Co jeśli Roblox nie byłby darmowy i musisz kupić nawet chodzenie, oddychanie i skakanie? Oglądajcie do końca, żeby się przekonać. Łapka w górę oraz subskrypcja, jeśli nie chcecie, żeby Roblox był płatny. Nigdy. Okej, spróbujmy się ruszyć. Ej, co jest? Nie mogę chodzić! Klikam przy... To mi każe kupić chodzenie za 500 bobów? Najbardziej pisał mi gra, jaką widziałem. Okej, uwaga teraz. Mogę chodzić! Co jest? O mój Boże! Teraz ja nie mogę skakać nawet. Co? Mam kupić skakanie? To jest chore, moje robuxy. Dobra, mogę skoczyć teraz nagle. No super, wejdźmy. O, 99 robux, żeby jechać autem. To jest po prostu popaprane dla mnie. To jest popaprane. Coins, Mindtoon, Confuse, Masha ma 90 robux i pyk. Możemy jeździć autem, tak. Możemy jechać autem 60 na godzinę, no nieźle. Co jest z tym autem? Halo, czemu nie... Paliwo do tego auta. Zdzierstwo! 110 Robux! Inaczej nie mogę jechać, zobaczcie. No dobra, chyba kupiły to paliwo, no bo ja chcę przejechać się jeszcze kawałek. To jest przepaprane. Brum, 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 brum. Ciekawe, co mi zaraz wyskoczy. To nie wiem. Ej, co jest? Mam flying car? Latające auto za 188 Robux? No dobra, kupię. Tylko dla odcinka, dla widzów. Yeah. I dostałem takie coś, takie jakby skrzydła. Zobaczmy. To nie lata w ogóle. Dobra, spróbujmy się wybić w górę. Temu skamowane, to jest dla mnie, że... O, działa! Co jest? Ohio. Auta na wsi mojej babci tak latały, wiecie? W Ohio. Dobra. I teraz uwaga, w drzewo. I w górę. Auta mojej babci. Siu. Trzeba zobaczyć jakieś kolejne rzeczy, co są do kupienia. Uwaga. Pyk. Czemu to jest coś czerwonego na sklepie? Uwaga, zobaczmy. Unlock this store. Możemy kupić, żeby wejść do sklepu? Musimy? Przecież to jest rozbój w biały dzień. Piszcie w komentarzu, to jest rozbój w biały dzień. Dobra, 200 robux. Zablokowało się, dobra. Co to? Jesteśmy w sklepie za 199 robux. I co, to jest wszystko płatne pewnie. A co jakbyśmy chcieli wziąć sobie tą wodę? O nie, 10 robux, przecież to jest rozbój. No dobra, kupię to. Czemu w tej lodówce są pistolety? Co to jest? What the... Ej, dobra, niby to mam już, ale nie wiem. O my god, zobaczcie, co dostałem. Skok do basenu, to będzie epickie, lecimy. Op, op. Co? Mam kupić skakanie z tego? Co to jest? To się nie odbija, dopóki ja nie kupię, to się nie odbija. O mój Boże, dobra widzowie, chyba muszę to kupić. To jest chore, to jest popaprane. Dobra, kupujemy, 69 robux, uwaga. I po, yo, uwaga, skaczemy. Pyk! Jo, haha, i auć. Co? Kup... Czekaj, co? Muszę kupić pływanie za 800 bobux? To jest skam w biały dzień! Ja chcę popływać! Nie, no to jest... Jak to kupię, to będę mógł dopiero pływać? Przecież to jest poprane. To jest taki... Oni tak ściągają ci, deweloperzy. Dobra, muszę kupić robuxy. To kupimy... 800 bobux poszło. Oj, w końcu mogę pływać! Jezu! A! Co jest? Dobra, pięknie, mogę pływać, to jest wszystko... 800 robux bardzo się opłacało wydać, żeby móc pływać, to po prostu mega. O mój Boże, ej, ale czekajcie, czemu ja nie mam spodni gaci? Co się stało? Ej, dobra, to jest jakaś przesada. Czemu zabrali mi spodni gaci? Czekajcie, muszę się ubrać, to jest ten sklep z ubraniami. Szybko, jak moja babcia. 89 robux za ubrania? 89 robux, 89 robux. Ej, jest bully teraz, nice ubrania. Co jest? Oj, tańczą! Dobra, ja stąd wychodzę. Teraz widzowie, spróbujemy obrabować bank szybko. Bank! Na, napad na bank, napad na bank. Dobra, tutaj mamy kartę. Biorę kartę. Co? Muszę sobie zapłacić 100 robux? To jest skam totalny! Ale dobra, widzowie, chyba muszę się poświęcić. Bra, spójrzcie na moją twarz, bra. Dobra, biorę 100 robux. A, nie wierzę w to, co się tutaj dzieje. Dobra, pyk, mamy kartę. Dobra, idziemy, pyk. Mamy kartę, co to jest za karta, czemu ona się tak buguje? I teraz, co? Czemu to jest tyle kłódek? Kup klucz za 79 robux. Przecież to jest kolejny skam. Ile ja muszę wydać, żeby obrabować jeden bank? Ale dobra, widzowie, kupię te klucze, żeby otworzyć te kłódki. Uwaga, 79 robux. Ja zaraz wydam całą moją wypłatę z YouTube'a. Dobra, pyk, uwaga. O, dostałem klucze każdego koloru. Dobra, to teraz, uwaga, spróbujmy to potwierać. Pyk. O, jest, pierwsza padła, dobra, teraz różowa. Pyk, dawaj. O, jest, dobra, poszło. Teraz kolejne, dawaj kolejne, dawaj niebieską. Pyk, pyk, zielona. O ja, otwieramy to. I teraz żółta na koniec, uwaga. O, i teraz używamy karty, żeby wejść do środka. Trzeba mieć co chwilę Game Pass wyskakuje. A czekajcie, ja nie mam TNT, ja coś czuję, że to będzie płatne. Tak, to jest płatne, 199.
Co ja mam robić ze swoim życiem? Przecież ja wydaję całe pieniądze moich rodziców. Dobra, wydaję 199 Robux, pyk. O, TNT jest gotowy. Wow, TNT, a! Dawaj, 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 dawaj. O! Zadziałało, ej, co to jest? Nie, kolejny save. 100 Robux. Ja się czuję jak w jakimś, kurczę, Fifie, ja się czuję jak w Fifie, wydaję tyle pieniędzy. No nie wiem, czy za 100 Robux opłaca się otworzyć ten save, no dobra, kupimy. O! Yes! Mamy kasę i nie mogę jej nawet wziąć, co za scam. To jest totalny scam.pl. Okej, widzę, przekazałem się tutaj po spawnie i zobaczcie, co znalazłem. Trapdora. I uwaga, mamy tutaj... Co to jest? Top Secret? Game Pass, 56 Bobux. Czyli dobra, otworzę to, tylko jak to kupię. Dobra, kupiłem. Co jest? To się otworzyło, to jest sekretny pokój w Brookhaven. Dobra, zobaczmy, co tam jest, pyk. Ja muszę tu zejść, aj. Mamy w tym pokoju. O mój Boże, to jest właściciel Brookhaven RP. A tu mamy przycisk do... Co to jest za przycisk? Czy to mi się wydaje, czy to jest... To jest detonacja Brookhaven RP. Ale dobra, nie klikam tego, a co to jest? O, usuń właściciela Brookhaven RP. O nie, tego nie chcę robić, ale będę musiał. Spróbujmy, to jest tylko dla nauki. To jest wszystko dla nauki. Uwaga, klikamy, 80 Robux, usunięcie go. O, what have you done? Co ty zrobiłeś? Teraz dostajesz banhamera? Czyli co, znika? O nie, przepraszam. O nie. Hello, hello, on znikł. Panie Wolfpacku, co pan zrobi? A czekajcie, czy ja dostanę teraz banhamera jakiegoś? Co to było? Ej, mam coś, mam jakiegoś hamera, ale on nic nie robi. Ej, mega. Ej, może kogoś dotknę, to mogę go zbanować, sprawdźmy. O, jest ktoś, dobra, uwaga, sprawdźmy. Pyk. O, działa, to banuje. Dobra, teraz schodzimy niżej. I pyk, idziemy teraz do Nuka. Ja cię kręcę, 100 Robux za Nuka. To jest rozbój w biały dzień, ale dobra. Klikamy, pyk. Ej, co jest animacja? Uuu, wow, co się tu dzieje? Aaaa, nie, to wybuchło, cały Brookhaven się rozwala. Ale tutaj widzę jakąś, zobaczcie, tu jest jakiś taki prostokąt. Podejdźmy, gdzieś tu może będzie coś, o jest, zobaczcie, Secret 300 Robux, czy to będzie tyle warte? To jest wypłata mojej babci. Dobra, no 300 Robux, zobaczmy, pyk, o, nie. Czy to jest skam jakiś? Ej, dobra, coś tu się otworzyło. Safe Brookhaven. Tu chyba prezydent miał jakiś safe. Wow. To wygląda przepisko, widzowie. I pamiętajcie, zawsze oszczędza się pieniążki i to się opłaca. Czyli tutaj sobie oszczędziliśmy w save i mamy teraz miliardy, więc dobrze. To jak chciałbym pójść sobie tutaj na to pole. O, mogę kupić dom? Okej, 89 Robux, całkiem spoko kwota. O, nice, ale to wygląda mocno, czy ja mogę... Ej, nie mogę tam wejść. To jest wielki ska... O, a teraz muszę kupić Unbana za 180 Robux. Przecież to jest... Nie, ale widzowie, ja wydałem na ten film za dużo już kasy, ale dobra. Kupimy jeszcze 400 Robuxów. Okej, kupiłem Unbana. Yes, w końcu mogę wejść do własnego domu. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie mikrotransakcji. Może mikrotransakcja na spanie, co? A, nie ma, dobra. Więc mogę spać normalnie, fajnie. Chociaż mam dom, super. Okej, a teraz mamy szkołę i ona jest zablokowana. Dobra, spróbujmy wejść. No nie, on ba... Kup wejście do szkoły, co to jest? Czy to nie jest jakaś przesada? No dobra, musimy kupić wejście do szkoły, pyk. O, możemy wejść do szkoły. O nie, bulerzy tu są, co to jest? Bulujemy cię. Ej, nie, oni mnie bulują, halo. Ej, mogę kupić ucieki od bulerów? Co to jest za Game Pass? Dobra, kupuję. A, ej, dostałem speeda. Co jest? Zobacz, jak jestem szybki, widzowie. Nie, zostawcie mnie, bulerzy. Oni mnie gonią. Szybko, szybko, szybko. Tu mamy jakieś skrzydła, co to jest? 600 Robux, mogę im odlecieć. 700, dobra, kupuję to. No nie, 700 Robux. To jest wypłata cała, o, dobra, mam. O, ja latam. Co jest, pierda, mogę kupić ciało tak nie wiadomo skąd, dobra. Kupuję pierda, zobacz. Wow, jest pierd. Yo. Ej, dobra, widzowie, a co to jest tutaj na tym dachu? Czy to jest helikopter? Co, mogę kupić jetta za 139 Robux? No dobra, zobaczmy. A chyba muszę to kliknąć. Wow, mam jetta. Ej, dobra, ten Game Pass był opłacany. 130 Robux za takie co? Próbuję lecieć tym, ale jest dosyć ciężko. O! Jedziemy, uwaga. O!
To jest piękne, że teraz mamy takie coś. I teraz uwaga, pił! Pił ale pencil. I wow! I patrzcie teraz na to, uwaga, zrobię top red, jak Red Bull, jak te nagrania z Red Bull, uwaga. O, mnie z tym! Aaaa! Zowie, zauważyłem, że to jest jakiś Brookhaven cmentarz i on jest zablokowany, no nie mogę. O nie! Płacić 99 pobuk, żeby tam się dostać. I zrobię to, ponieważ zrobię to dla was, widzowie, tak. Jak Fero Junior. I co, odblokowało się, jest! O, ten grób wygląda dosyć cóż, czy coś tutaj jest? Coś do kupienia może? O, open coffin, otwórz trumnę. Dobra, otwieramy, zobaczymy co tam będzie, pyk. O, otworzy... O nie! To jest właściciel Brookhavena! Mister Brookhaven, revive 199 Robux? Możemy go Widzowie, czy wy sobie zdajecie z tego sprawę, że my możemy w tym momencie odrevive'ować właściciela Brookhaven, Mister Brookhavena RP. Dobra, robię to. 199 Bobux. 3, 2, 1, pyk! Kupione. Ej, nic się nie stało. O, ja cię kre... co to jest? To jest on? Co? Jesteś jakiś NPC, to mnie goni. A nie odchodzi. What the heck, widzowie. Taka jest naprawdę popa prana totalnie. Ale dobra, co jeszcze możemy... Kurczę, gdzie możemy wejść? Okej, widzowie, znalazłem coś takiego tutaj w tym miejscu. I to jest kolejna ta... 99 Robux, sekretny pokój pod boiskiem. Okej, to będzie mogło być całkiem hardkorowe. O jest, tu się coś otworzyło. Ej, co? To jest rakieta jakaś do wysadzenia Brookhaven chyba. I to jest przycisk, czy mogę kliknąć? Uwaga, ostatnią rzeczą to znalazłem admin commands. Tutaj sobie stoi. Wow, i można kupić za 200 Robux komendy admina. Kupmy tego admina, zobaczmy co to będzie. Okej, zobaczmy, że jesteśmy admina. Wpisuję komendę fly misto. Aj, tak działa. Wow, mogę... Co tu się dzieje? Dobra, widzowie, nie wiem co się dzieje, ale dobra, patrolujmy ludzi. Head size al 8. Wow, mamy duże głowy. To jest piękne, widzowie, ja tu uwielbiam trollować. Uwaga, teraz wszystkim wysokość do 3, albo nie, do 10. Wow, zobaczcie, co oni są duzi, to jest przepiękne. I teraz size al na przykład 20. Wow. Piękne. I teraz spin al, czy będą się wszyscy kręcić. O, na, na, na. Co się z nimi dzieje? Oh my god. Widzowie, jestem mega numem na Brookhaven RP. Jedyne co mi zostało to fireroad.pl. Ej, czekajcie, kto to jest? Haha, zobacz na mnie, mam wszystkie game passy. Mega drogie, nubko. To nie znaczy, że jestem gorszy, co nie? To znaczy, nobie. Idź na śmietnik. Ej, co? Ej, on mi każe iść na śmietnik, co to ma być? Muszę mu pokazać, że on jest w błędzie. O nie, on przyjeżdża lamp, bo przecież to jest game passa tego, zobaczcie. To jest mega drogie auto. Okej, wiecie co? Pokażę mu, że jest w błędzie. Kupimy dzisiaj wszystkie game passy. I pierwszy najtańszy game pass to vehicle upgrade. I co on daje? I tu mamy jakieś opcje. Drift settings, mamy jakieś drifty, to jest wszystko. No nie, nawet nie mogę ustawić nic, zobaczcie, tylko mogę maksymalnie speeda i tyle. To nawet nie driftuje. Jakiś scam.pl, to jest scam.pl. Ale dobra, okej, zrespię sobie szybko tutaj domek do kolejnego game passa. I żeby kupić drugiego game passa, musimy kliknąć o tutaj. I mamy to, o nie, co on napisał? Co to za dubowski dom? Ej, czemu on mi wyzywa dom? Zaraz zobaczysz. Uwaga, podpalimy dom, żeby pokazać mu, że mamy game passa tego. Uwaga, on kosztuje 50 robuxów, czyli mega tani, ale zaraz będą coraz droższe i coraz lepsze. Uwaga, pyk, dajmy dom na ogień, uwaga. Pali się, zobacz. Ej, zaraz. Podpaliłem dom, zobacz. Skąd ty miałeś na to pieniądze? Haha, to dopiero początek, ale nie mówimy mu, dopiero pokażemy mu. Więc teraz kolejny game pass to będzie konie. Kolejny game pass to jest konie za 60 bobux, co nie jest nawet dużym wydatkiem. Zobaczymy co to daje. I respimy konika. Oh my god. Oh my god. Co ty na to, bogaczu? Skąd? Jak? Gdzie? Pewno mi ukradły się robuxy, biedaku. Nie, 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 to są moje robuxy. Zobaczcie, możemy customizować tego konia. Więc ten game pass jest całkiem kozak. Zobaczcie, pyk, możemy dać mu kwiatki. I na przykład, o, tak. Takie coś, tail, wow, to jest naprawdę rozbudowane. To jest dla fanów koni coś. Dobra, nice. I teraz on gdzieś pojechał, ale w tym czasie my kupimy droższy game pass. Kolejnym tanim game passem, dosyć, bo jeszcze, no 120 Robux przeżyje. Więc mamy teraz face'y jakieś, zobaczmy. Jak one wyglądają, czy to się w ogóle opłacało? Pyk i mamy, wow. To się totalnie nie opłacało. Zobaczcie, mam jakieś takie, co to jest? Albo to, co to jest? Baconowa twarz. O, to jest sobie fajna twarz, taka. Nie ta, o ta, Jezu, dobra, to jest spoko. O, moja ulubiona. O, nie, on tu leci. O, skąd ty masz tę twarz? Nawet ja tego nie kupiłem. Happy, happy, happy,
Happy. Ej, co teraz? Stajesz na biedaku. Dobrze, widzowie, więc teraz kolejny Game Pass, zobaczmy. Muzyka to jest kolejny chyba. Więc on 200 Robuxów, co muszę dokupić Robux? Więc niestety, ale musimy wydać 300 zł na 5000 Robux, Jezu. Okej, dokupiłem sobie Robuxy za 300 zł i teraz kupujemy muzyczkę. Ciekawe, co ten Game Pass nam da. Uwaga, pyk. I wejdźmy do auta. Ha, możemy odpalić muzyczkę. Zobaczmy, Simon. Ujo. Hej. Ej, fajne te muzyka. Co to za muzyka napisał? O, moja muzyczka. Jestem bogacz. Skąd masz kasy na to? Jestem bogacz. Patrzcie, on coraz bardziej jest rozwalony. Zryłem mu psychę. Dobra, teraz pójdźmy tą, epicką. Rozpęd. I teraz kupujemy kolejny Game Pass do tej muzyczki. Uwaga, kupujemy Game Pass. Speeda, za 190 Robuxów. Uwaga. O, dobra, odpalamy jeszcze turbo. Użyjemy na trzeci stage, uwaga. Wow, to jest, jakie to jest szybkie. Dobra, czas na wyścig z tym gościem. Zobaczymy, czy jego auto jest też takie szybkie. Ej, mam też drifta na maksa ustawionego, co nie? Na 1,5 i zobaczcie na to. Patrzcie na ten drift. Co jest z tym autem? Ono samo driftu, co jest? Ono tak driftuje. Ja kocham tę grę. Wow, i pym. Ej, dobra, podjechał do mnie. Może jakiś wyścig? Nie ścigam się z nupałtkami, ale rozwalę cię. Okej, to dawaj na tył i jedziemy. Ja odliczam. 3, 2, 1 i start. Ej, on przed tym. Ej, to jest nie fair. Dobra, jedziemy. Jo, dobra, jestem prawie na równi. Ej, dobra, dam mu wygrać, niech jedzie. I teraz moja kolej. No, łatwiutko z tobą, mordo. Uj, w lewo. Jo, to jest epickie. Nice, zobaczcie, jakie to jest szybkie, widzowie. To się rozpędza do miliona kilometrów, uwaga. I teraz, pyk. I wyskok będzie. Wow. Kocham to auto, dobra, a teraz kolejną rzeczą, którą kupimy, będzie Vehicle Pack, który kosztuje już 799 Robux, co jest niesamowicie drugą rzeczą, ale okej. Okay. Zobaczmy, jakie auto dostaniemy. Uwaga, mamy tutaj specjalne. Jakie to jest? Dobra, weźmy Rolls Royce'a. O mój Boże, to jest tak drogie auto. Zobaczcie, to jest najdroższe auto chyba na świecie. Dobra, teraz jeszcze inne auto weźmy. Na przykład to, o ja, wyścigówka, dobra. To teraz tak, stawiamy sobie na maxa speeda, dajemy turbo na trójeczkę i uwaga, dajemy na maxa drifta, to jest na maxa i jedziemy. Wow. Jo, jakie to jest szybkie. Niam. Jo, teraz driftik. Soj. Ale to jest epic. I uwaga, driftik. Au. Dobra, jeszcze jeden driftik. Jo. Piękne, to jest po prostu piękne. Jeszcze tutaj po tym potrawię. Haha, mam z niego bekę z moimi Game Passami za miliard Bobux. I teraz postawmy sobie na przykład tu. Haha. I co teraz, bogaczku? Co tam? Fajrut, to byłem ja. Ej, co jest, Simon? Ty mnie nazywasz biedaczkiem? No bo nigdy nie kupiłem się Game Passów, to mają wszystkie prawie. No, oprócz dodatkowych domów. Oprócz dodatkowych domów, dzięki za info. Dzięki za info. Nie, czekaj, ale co ty chcesz zrobić? Czekaj. I teraz uwaga, podjeżdżamy tutaj po tą górkę. Albo nie, kupimy luksusowy domek. On będzie tam, czyli w tę stronę i na tą górkę. To jest tak szybkie. Ja nie wyrabiam. I pyk, i mamy tutaj to. Specjalne estate, czyli one będą kosztować 799, no nie, to jest aż przesada. Ale dobra, uwaga, stawiamy. I pyk, chyba mamy ten domek. Tak, mamy ten domek. I teraz kupujemy kolejny game. A nie, już się trzeba. Yo, mamy giga hotel. Co jest Drake House? To jest wielki house. I zobaczcie na to. No. Widać w moim domu za miliard dolarów. To jest hotel. Yo, ale się czuję teraz bogato. Chciałbym mieć jakieś coś w realu. Dobra, pyk. I teraz. Yo, i drugie piętro. Ej, trzecie tu jest jeszcze. Wow, to jest przeepickie po prostu, widzowie. A czwarte? Nie ma czwartego, ale dobra. I tak mi się to podoba mega. Ej, co to? O, wjechał. Ale fajny hotel dałeś w tym update'cie. Wykupię najdroższy pokój w nim. Dobra, zobaczmy. Simon, ej, wiesz co? Ej, nie myślałeś tu, bo cię wyrzucą jeszcze tylko dla wiesz bogatych. Wiesz co? A wiesz co? No co, chcesz na sobie pochronę ten hotel, że ci wywalili? Rozbitego Robuxa chcesz wylecieć? Tak się składa, że ten hotel jest mój. Co? I masz teraz bana. Piękne, on się nie spodziewał totalnie. Ale dobra, widzowie, teraz postawimy nowy domek, czyli usuniemy ten i postawimy domek za bilion milionów dolarów, uwaga. Pyk, piękne. A w tym domu, jeśli wiecie, albo nie wiecie, jest specjalny odrzutowiec, który może mieć tylko miliarder.
A ja chcę go mieć. Dobra, zjedziemy na dół. Hop, i on jest właśnie tutaj, w tym miejscu. Znaczy jeszcze go nie ma, bo muszę go zrespić, uwaga. Idziemy i klikamy przycisk jet. Wow. I się otwierają te drzwi, zobaczcie. Te drzwi są też otwierane. To jest właśnie coś, co możecie kupić sobie za bogactwo w Brookhaven. Piękne, uwaga, i lecimy w górę. Wow, i teraz na maxa speed do góry. 3, 2. I Fireout Junior, zobaczcie, możecie go kupić na fireout.pl i lecimy do góry. Wow, do góry w chmury. Na. Dobra, pięknie to jest, pięknie to wygląda. I teraz wyskakujemy. Wow. Okej, zobaczmy ostatni dom za... no ten, on jest taki najdroższy, zobaczmy. Ej, czy to jest więzienie? Ej, dobra, mam plan, zamknę go w więzieniu, to będzie pickie. Patrzcie, to jest chyba więzienie, tak, tu macie... Jo, jak Brookhaven się rozbudowało, to jest niesamowite. Tu macie wielkie więzienie Brookhavenowskie. Jest pan milioner, pan milioner, chodź tutaj do mnie. Ej, co to jest za miejsce, czy to jest nowy update jakiś? Tak, Simon, wejdź tutaj, dawaj, proszę. O, uwaga, nareszcie taki bydaczek, jak w więzieniu się zamyka. No, proszę. No i teraz nie wyjdziesz, bo to mój dom. Co? Jak to twój dom? Ja nie mogę tego otworzyć, ej, ej, stary, nie możesz? Co jest? No, nie, ej, Firebobek, no, ej. No to musimy iść po kolejne game passy, ponieważ... dobra, otworzę sobie Bobkowi, więc teraz lecimy po kolejny game pass pod tytułem Premium, czyli najbardziej pospolity game pass za 275 Robux. Dają nam specjalne samochody premium, taką jak limuzyna, wow, to jest nawet spoko game pass. Mamy też na przykład samochód, na przykład... Bugatti itp. Ona czołg mamy, wow. Piękne. Dodatkowo do premium mamy taki właśnie tej kuli i możemy sobie odpinać koła. Najbardziej niepotrzebny game pass świata. I spalić auto i smokować je. Okej, to jest całkiem spoczko. Mi się podoba, wiecie dlaczego? Bo to jest całkiem fajne do roleplay, dlatego. No i co jeszcze mamy za premium? Chyba to już jest wszystko na razie. I teraz możemy kupić kolejny game pass pod tytułem Team Pack. Okej, co to ma być? Zobaczmy. 750 Robux? To jest mega nie fair, to jest mega drogie. Okej, widzowie, wchodzicie sobie w tą buzię tej u góry i tutaj pojawił wam się właśnie taki farba, co nie? Teraz, jak klikniecie sobie na przykład na to, to patrzcie, zmienia wam się cały Brookhaven. Ten game pass jest zbyt mocny, ale zobaczmy na przykład to, na przykład Brookhaven Racing ustawiłem. Okej, race, 3, 2, 1, go! O, wygrał to. O nie, Simon, jak on jest szybszy, czekajcie, bo ja nie ustawiłem speeda. Uwaga, pyk i turbo na trzeci stage, pym! W prawo, sync! I teraz tu, nie, to pokazuje w prawo, sync! Co to jest? To jest Ohio Game Pass, w ogóle jest słaby. Nie polecam. Dobra, więc kupujemy teraz kolejny, chyba już niewiele zostało. Penthouse, mamy penthouse za... Uwaga. Uuu, tani, on był tani, 150 robuxów, ciekawe czy się opłaci. Uwaga, pyk, wchodzimy do penthouse'u, czyli tutaj. I właśnie tutaj na samej górze macie taki Game Pass. Wow, to jest epickie. Naprawdę, ale czy nie, to nie jest super epickie. To jest spoko po prostu, możecie sobie patrzeć, macie widoczek taki na spawna, co nie? Możecie sobie na spawna spoglądać z... penthouse'u. I ludzie wszyscy się patrzą. Ej, dobra, ten basen jest warty, bo możecie się patrzeć na spawna i siedzieć sobie w basenie. To jest spoczko. A teraz czas na Land Unlocked. 500 Bobux, okej, okay, on jest dosyć drogim game passem. Już mam tylko 1200. Dobra, jedziemy. I góra. I teraz sprawdźmy, co tutaj jest. Na przykład to przedszkole. Wow, okej, okay, ten game pass jest warty, bo macie taki piękny widok z góry na całe Brookhaven. No to jest epickie. A teraz zobaczmy, co jeszcze tutaj nam zostało. To, kupione. O, Disaster Pack chyba został i to będzie już ostatni Game Pass. Tak, to już jest ostatni Game Pass, wszystkie kupione. Więc zobaczmy, 500 Bobux, to jest drogi wydatek. I wydałem łącznie 4500 Robuxów na te Game Passy, więc no nie jest to tanie mieć wszystko. Ale dobra, zobaczmy, jak to działa. O, tutaj dajmy sobie Disaster Invasion i mamy inwazję jakąś, zobaczmy. Ej, czekajcie, Bugs? Co to jest? O ja, zobaczcie, wszędzie przychodzi ten kurz taki. Okej, okay, to jest nawet spoko, ale dobra, Earthquake na przykład. Dobra, wszystko włączmy. Zombie, to, ghost i zobaczmy. Pyk. O ja, zobaczcie, wszędzie są muchy. Ja ci kręcę. A gdzie są zombie? O ja, słyszę coś. O my god! Widzowie, mam 3 robuxy, wow! Co to ma być? Patrz, Krzysiu, jaki rowerek leżą! Ej, nie śmiejcie się ze mnie, babka? Jestem fanem! Żadnym fanem! Z takim biedakiem nie będę gadać! Dawaj szybko te robuxy jego, Krzysiu! Ej, co? Nie, to są moje! Nie, rozwalił mi wszystkie robuxy! Wypadł stąd! O, babunie! Narażka.
Ej, to jest nie fair, muszę zacząć żebrać. Okej, widzowie, muszę zacząć żebrzeć. O, Jerry! Proszę, daj dolarka, proszę. Dobrze, nie ma problemu, proszę, dolarek dla ciebie. Ej, Jerry, ty zawsze mi pomagasz, dzięki. Widzowie, czyli mam już 3 dolary, złote, ale czekajcie, ja potrzebuję więcej. Do tego potrzebuję obrabować bank, najdroższy bank babki. Babka najbogatsza jest przez duże B. Okej, i teraz tak, muszę strzelić ochroniarza, to jest będzie pierwsza uwaga. Pum! Nic nie słyszał! Krzysiu! Co ci się stało? O mój Boże, biedny Krzysiu! Ziemia, ziemia! Zabieram ten bank! Dobra, szybko, widzowie! O nie, ona zwoła policję! Dobra, szybko, widzowie! O nie! Dobra, ja obrabuję ten sejfik w takim razie, bank! Dobra, wszystko! Wow, to są miliony dolarów! Wow! Chodzę, bank! Bierzcie go, panowie! A, dobra, na szybko! Na ziemię, potrzebuję kartę! Kartę szybko, biorę kartę! Leżeć! Dobra, od zera do milionera! Jak to tworzyć? Oh no! Dobra. Na górę, bierzcie go! Dobra, widzowie, ja się ukryję w tym krzaku i będę ich strzelać. Oj, nie wiem, co to jest. Ostatnia szansa, to po tobie! Dobra, weź się z kartą, nie! Czy on jest? Widzisz go gdzieś? Czekaj! Let's go! Jerry nie żyje! Fajrucik! Co jest? Mogę zeskanować aplikację żabki ostatni raz, proszę! Chyba mu coś odwaliło od pracy na żabce. Rozwalamy! Wow, ile siana! Wow! Dobra, pyk, hehe! Jestem milionerem, ale słyszałem, że gdzieś tutaj jest jeszcze ukryta kasa. Babka, gdzie jest kasa? O nie! Ziemia! O nie! Wygrywam to! Co teraz? Bang! Bo! O nie, przepraszam babka, ale musisz mi powiedzieć, gdzie jest kasa. Tylko ty to wiesz. Odpoczynek, racz mi. Aleluja. Nie, dobra, babka, sorry, ale musisz mi powiedzieć, gdzie jest sejfik. Teraz. Sejf jest schowany w... Nie, babka. Nie, no żartuję. No sejf jest tam, wiesz, gdzie? Za mi, no. Nad nami? What? Drapek, teraz stawiamy cheeta. Jest, mamy to! Pyk, wow, tu było 1000 dolarków, let's go! Dzwonię po Stefana! Tylko nie Stefan! Bank, i uciekamy stąd, wow! I jeszcze biorę auto policyjne. Widzowie, z napadu zrobiłem 1000 złotych! I kupimy za 500 złotych ciuchy? Co by pan chciał kupić za 100 złotych? Ja poproszę coś takiego, bank, wow! Ale wyglądam! Ale pan piękny! Nie umie pan śpiewać. Ale nikt pana nie pytał. Ale ja pytałem. To wypad ze sklepu, ty dupku, bo mnie denerwuje. Dobra, wychodzę, ale wydałem 500 zł na ciuszki, ponieważ niestety są mega drogie, no inflacja. Więc teraz idziemy. Ale nie mogę być złodziejem przez całe życie, muszę zrobić w jakiś inny sposób. Ej, a kto to jest? 1000 zł za dzień pracy. Kto chce? Ej, ja chcę, ja, hello. Can I go? Ale on jest ładny, dobra, wezmę go. Co? Zapraszam. Oh yeah, pracuję w kinie. Dobra, to ty wyłączasz filmy i sprawdzasz salę, czy nikt się nie zmiotował. O, nie mogę, chyba zmiotuję. O nie, ktoś wymiotuje na sali. Szybko, pomóc mu. Pam, bierzemy tą panią na śmieci. Wow, mamy gotową pracę. Pomocy, śmieciarkę, dzień ktoś pomoże. O nie, dobra, ja stąd się zwijam. Co tu się dzieje? O nie, przepraszam. Ach, pierwszy dzień w pracy, jestem głupi, no. O, la, sobie dosprzątamy, na. Hej, masz, to jest twoja wypłata. Wow, ile? 3000! Wow, dziękuję pani! O, ale on mi się tak podoba. Dobra, zapłacę ci te kolejne 3 koła, jak mnie podwieźć do domu. What? Ej, dobra, bierę tę pracę, wow! Proszę, to jest mój gokardzik. Nie, pojedziemy moim autem, w końcu mi się podobasz. Co? To było dziwne, widzowie. Chyba się zaraz to zwijam, ale najpierw ją podwiozę, bo 3 koła nie chodzi piechotą, wow! Dobra, to chyba tu pokazuje nawigacja. Co to jest za dom? Yo! Kolejny ci kołek, posprzedasz mój pokój. Boże, jaki ten dom jest brudny, dobra. La, robimy porządki, zaraz dostanę 3 koła i będę milionerem. Pyk. Co to jest? Jerry? Majorczyk, pomóż mi, proszę. Jerry, co to się stało? Teraz zdejmuję ci to z twarzy. Pam. Paros, dzięki. Ale słuchaj, uciekaj stąd, póki może, bo to się źle skończy. Ale jak to, co? Nie, bo co cicho. O, widzę, że poznałeś Jerry'ego. To mój... nie wiem. A, okej. Okay. Tak, masz te 3000, ale teraz daj mi całusa. Zaraz, co? Chodź tu do mnie. A, co ona mi robi? Dobra, biorę jej auto, albo nie, wezmę swoje. Woohoo!
lecimy! Pam, 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 pam. To auto jeździ 2 na godzinę. Chore, ale teraz mamy 10 tysięcy dolarów i ulepszymy sobie to autko, więc zarzucam, tak nie wiem, z 5 tysięcy, więc zostaje nam 5, pyk. O, wow, 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 wow. To auto jest epickie, w końcu wygląda jak auto. I teraz za kolejne 5 tysięcy kupimy sobie taką oto budeczkę i ona kosztowała 5 tysięcy złotych, więc mamy gdzie mieszkać, yupi. Okej, widzowie, mam planową pracę, czyli w policji. Och, jak go zakończyć do pracy ze mną i potem go pocałuję? A wiem, będę udawać komendantkę policji. Okej, jestem gotowa. Dobry, mogę się tu zatrudnić, mam może doświadczenie w okradaniu banków, o tak. Jasne, jasne. Masz tej bronię? Wow, dostałem miecz. Wow. A teraz szybciej przebiorę, pom. Wow, ale wyglądam, wow. Teraz najważniejsze, czyli danie mi całusa. Ej, co to nie, zostaw mnie. Zostaję dzisiaj tutaj do nocy w pracy. Zaraz, co? A dostajesz za to 10 tysięcy dolarów. Okej, zostaję. Okej, to tej nocy masz pilnować tych dwóch więźniów. Daj im jedzenie. Okej, bank, proszę bardzo. To dla ciebie, Jerry, pyk. I dla ciebie, bank. Sam ugotowałem. Tak, tak, bardzo dobre jedzenie, Fire, ucieku. Czekaj, co się z nim, tak, muszę już na chwilkę. O nie, Jerry, wszystko okej? Ale o, ja nie mogę, dobra, co ty tam dałeś tym jedzeniem? O Jezu, Jerry, to na pewno jest normalne. Uwaga, wypuśćcie mnie z tej celi, ja nie chcę z tym głupkiem siedzieć. Jerry, przestań, człowieku, cię powam prawo. Nie słyszę. O proszę, umieram, duszę się. O nie, widzowie, co tu się dzieje? O my god, oni zemdleli. Okej, Fire, dostajesz 10 tysięcy dolarów, proszę. Wow, dzięki, już tak szybko, wow. Dobra, to teraz trzeba zrobić jeszcze 90 i mamy na super furę dom nocą. Pik, 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 pik. Ale zaraz pocałuję Fajrocika, on się nie spodziewa tego. Pierdolenie, to był tylko, wiesz, granat dymny, teraz możemy stąd uciec bez problemu, zobacz. Haha, jesteś mądry, Jerry. Ja, wychodzimy, Jerry, jesteś mega mądry. Chodź szybko tutaj. Dobra, idę, otwieraj. Oje, Jerry, najlepszy jest przez duże jet. Dawaj, wyskakujemy teraz tędy, jakoś damy radę. O, dobra, czekaj, przejdę się na boisko. Ale poczekaj, bo chciałem ci coś powiedzieć. To dla ciebie, Fire Road. A dlaczego? Bo dobrze pracujesz. Okej, dziękuję, to miłe. Widzowie, to jest mega dziwne. Ja nie wiem, czy ja chcę tu być. Dobra, ja wyjdę na boisko, sprawdzę, co tam się dzieje. Ka, najlepsza je. Jerry? Czy ty jesteś przy... widzisz, gdzie jesteś, my już tam nic nie zrobimy. Wracajcie, wędranie, wracajcie. Dobra, uciekamy stąd, czy siatkę nas nie trafi. Pościg policyjny, pam, pam, o nie, nie mogę wyjść. Dobra, wyskakuję, bang, bang, dawaj, dawaj, moje auto. Pam, pam, proszę się zatrzymać, policja. Ucieczka, lecimy stąd. Jerry, nie uciekniesz mi. Wow, dobra, ale muszę skryć w tę stronę. Zjedź na pobocze, już. Dobra. Jezus, co tu się stało? Wracasz ze mną do policji, już. Ale dostanę siana za złapanie go. To będzie top 1 zarobków świata. Wow. Robimy specjalne zabezpieczenie. O tutaj. Bank. Proszę bardzo. I to jeszcze. No, ale sery jakie. No i nie wyjdzie. Fireout, za te akcje dostajesz podwyżkę. What? Ile to jest? Ile dostałem? 100 tysięcy złotych! Wow, ja sobie kupię za to auto, czekajcie, widzowie, muszę już upgrade'ować. Dobra, wydaję 50 tysięcy na upgrade, bank. Wow, to jest sportowa furka Porsche 911. Nice, i teraz ulepszam swój dom. Pam, 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 pam. Co najmniej epicko jak za taką kwotę, nawet jest taki bogaty. Więc teraz wracamy do roboty. Hej, Fajrocik, mam coś dla ciebie jako prezent za pracę. No dobra. No proszę, proszę. To nie dla mnie, co nie? Ciebie, chodź, chodź, wejdź, wejdź. Możesz się zamykać drzwi, please? dzięki za taki mega prezent, ale trochę tak sus, co nie? Ale co? Chodź tutaj, pocałuj mnie. Ej, zaraz, co? Nie, proszę mnie zostawić. Ej, zaraz, przypominasz mi kogoś. Cześć, zdejmij tę maskę, proszę. Nie zdejmuj jej. A, to jesteś ty! O nie, Jenna! O, dobra, chodź, pocałuj mnie już! O, nie, ona jest oderem. Dobra, czekajcie, widzowie, ja nie mogę oderować, pyk. Stawiam tutaj to i wychodzę tędy. Aha, nie działa, bra. Ja opuszczam tę pracę niestety. Ach, a tak mi się podobała ta praca. Ale 100 koła zrobiłem, więc przynajmniej tyle. I nie jestem bezdomnym. Więc teraz czas, widzowie, znaleźć coś nowego. Ach, nie wiem, gdzie mogę dostać pracę. Ej, Brookhaven Bank, teoretycznie to płacą 1 000 000 dolarów za dzień.
Zaraz, zobaczymy, czy mnie zatrudnią. Dzień dobry! Dzień dobry. Chciałby pan się tu zatrudnić? Jasna sprawa, wow! Co mam zrobić, żeby się tu dostać? Śpiewaj nam freestyle! Okej? Okay. Nie wiem, co to ma do banku? My freestylujemy ludziom, żeby sprzedać im kredyt. A dobra, to robię freestyle. Okej. Okay. Wziąłem piłkę. Zakręciłem. Rzuciłem. I nie trafiłem. Żart! Strzeliłem gola! Wow! Jakie to było epickie! Dobra, dostajesz tę robotę. Wow. Dobra, to co, siedzimy? Załóż uniform, masz wyglądać jak biznesmen. Oh yeah, biznesmen. Dobra, to teraz siadamy i czekamy na klientów. Nie, teraz masz ustawić zabezpieczenia banku. A, okej, okay, dobra, spoczko, to bierzemy to. Dobra, ja zabezpieczę go w ten sposób. Bank, bank. No i w sumie tyle. Halo, dzień dobry, można wejść? Tak, pewnie, zapraszamy. Co ja by pan chciał? Kredycik. Okej, okay, na ile milionów? Na wszystkie. Ale zaraz, nie może pan wejść na wszystkie. Na wszystkie, powiedziałem. O nie, pomocy! On nie, ona nie widzi tego. No dobrze, to... dawaj kasę, bo ty się skończy, rozumiesz? Pomocy! Dobra, położę się, stop. Weź tę kartę, wejdź do banku, zadzwoń na policji, szybko! Zadzwoniłam, fire out! Okej, dobra, ja się nim zajmę, teraz spróbuj się nim zająć, pyk. O nie, wysadził bank! Dobra. Ej, stop! Co? Daj, kasę! Nie oddam ci żadnych pieniędzy, są potrzebne. Albo się zasiadkuje! A masz! Zdrowisz! O ja! Odzyskałem siano! Jakieś 10 milionów, let's go! A ty? Tak, proszę go wziąć! Dorwali mnie, chciałem tylko troszkę pieniążków. Haha, czemu nie kraść? Haha! Oh yeah! O mój Boże, Fajru, ty jesteś najlepszy! W zamian masz tutaj $1,000,000! Wow, dziękuję! Wow! Let's go! Kupię sobie willę totalną! Dobra, widzowie, lecimy. Okej, więc tak, za pół miliona upgrade'uję sobie moje autko. Zobaczmy, co dostaniemy, płam. A więc, wow, ale mam furę! A więc teraz czas zaupgrade'ować domek. Pam, para, pam, para, pam, para, pam. Wow, to ma 5 pięter. Dzyń, dzwonią dzwonki sań. A przed nami, za nami jedzie FBI, ej! Moja fura jest całkiem wybitna, ale teraz, żeby zarobić największą kasę, jak Robert Kubica, muszę wziąć udział w wyścigu. Jerry, ile tu się dostaje za wygraną? Wiesz co, okrągłe 10 milionów. Wow! Czyli tam jest koniec przy tych lampach, dobra. Jeżeli ja tu wygram, widzowie dostaje 10 koła, a jak się przegra? 10 milionów, a jak się przegra? Ty tracisz swój samochód. O nie, moja furka, moje Ferrari. Dobra, nie mogę go przegrać. 3, 2, 1, go! Pam, pam, pararam, pam, par. Ej, wygrywam to. Co ty masz na tej masce, jakiś turbo? Nie mam turbo, bro, dobra. Zejdź mi z drogi. Za szybki. Kościu, zaraz mi rozwalisz furę. Ja wyprzedzam. Nie, ej, co się dzieje? 10 baniek, dobra. Czyli za to uwaga, kupuję sobie nowy strój. O, jestem milionerem i zaraz będziemy miliarderem. A potem tryliarderem. Wow, i teraz za 5 milionów kupuję sobie nową furkę. O, to jest Formuła 1 prosto z... wyścigu Roberta Kubicy, o wow. I nawet jest podpisane przez Karola Rubicę. Wow. Ale teraz upgrade'ujemy sobie ten dom. Do uwaga, do czegoś totalnie epickiego. Za co nie myślałem, że kiedykolwiek będzie mnie stać w ogóle. To jest coś niesamowitego, widzowie. To jest wszystko dzięki wam, bo we mnie wierzyliście. Więc teraz czas kupić super najlepszy domek. Wow. To ma zjeżdżalnię nawet, i ja. To jest moje marzenie od dziecka, mieć coś takiego, jo. Czekajcie, widzę, ja sprawdzę, jak się zjeżdża po tej zjeżdżalni, bo to jest hit. To jest hit wszechczasów. Ale widzowie, gdzie zarobić teraz miliard Ej, czemu tu leży kasa? Gdzie ona prowadzi, what? Dobra, wejdziemy sobie na tą drabineczkę i zobacz. Kim pan jest? Perocik, słuchaj, jeśli chcesz ode mnie wszystkie te atymety... Co? Atymety? Wszystkie te bankomaty z pieniędzmi? Wszystkie te bankomaty z pieniędzmi? Ile one mają w sobie, panie Dżendrusiu?
O, tyle milionów, że nie jesteś w stanie tego wydać przez całe życie. Dosłownie, bo tak naprawdę musisz się tu zesrać. Czy co? Co ty mówisz, Jerry? Jaki Jerry? O! Jerry, bierę tę robotę, ale co mam zrobić za to? A ja mam pytanie, goliłeś kiedyś brwi? A co mam zrobić za to, żeby dostać milion dolarów? Miliard. Zabić prezydenta. Okej, dobra widzowie. Och, to będzie mega ciężkie, ale wiem, gdzie jest prezydent. Ja nie wiem, czy chcę to robić, ale miliard dolarów. W sumie prezydent był i tak zły dla Brookhaven, bo nas okradał wszystkich. No dobra, zobaczymy. Czy on tam gdzieś jest? Jest tam, tylko on się kryje obok tego. Obok to jest gościu, a ty... O, jest prezydent, dobra. Zaraz go strzelę. A Mario, ale piękna pogoda. Idę sobie usiąść. Nie, ruszył się. Aj, no dawaj, dobra. No nie, no uciekł mi prezydent, on tam siedzi. A, dobra, mam jego główkę. A, idę na kupę. No nie, on ciągle się rusza. Bro, dobra widzę, nie wiem, czy ja strzelam ze snajperki. O, może wyjdzie teraz, wyjdzie chyba teraz. Dobra, pyk, pyk. Bo on idzie gdzieś na kupę jakąś chyba. Wyszedł, dobra, mam go. O, no nie, no weź, stań mi. Dobra, stanął w miejscu. Okej, okay. No nie, bro. No, gościu. Aj, odjeżdża mi, dobra, za chwilę strzelimy, będę mieć milion dolarów. Tylko wezmę sobie to, bank. Ej, jedziemy. Dobra, pyk, pyk, ej, stop, stop, stop. Stop. Dobra, teraz uwaga. Czego ty chcesz, młody człowieku? Boom! Leży! O nie, 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 łapią mnie, łapią mnie! Dobra, wsiadam do auta. O! Boom! Ten policjant Brookhaven okradał biednych i dawał bogatym, więc i tak powinien skończyć. Dobra, lecimy. Jerry, gdzie moja wypłata? Czekam na moją siano. Wow! Czekaj, co powiedziałeś? Udało ci się? No to w tym momencie ja zostaję prezydentem. A zaraz, co? Tak powiedziałem, nie słyszałeś? Ale dostanę moją wypłatę? Oczywiście, że nie. Jerry, czemu mnie oszukałeś? I tak wezmę se to. Nie, nie możesz, czekaj, bo nie mogę się ruszać. Bierę se wypłatę, na 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 na. Fajron, bo jeszcze mam takie mega wygodne krzesło. Chcesz sobie weź, możesz na nich usiąść. O, dzięki. To jest elektryczne. O, to chodziło. Nubku, oszukałeś mnie. Dobra, mamy milion dolarów, widzowie. I za to kupuję lepszą furę. Dobra, i teraz trzeba ulepszyć nasz domek na najlepszy. Wow, to się respi, widzowie, zobaczmy. Kapusta, ej, kapusta, wow. Pomocy. O, chodź Alinka, zobacz, to jest nasze bowo. Zobacz, strój ma podać, jak jest bogaty, śliczny. O, a nasz synik pomaga. No, please. Dzisiaj zostałem urodzony, żeby być bogaczem. Synku, powtarzaj za mną, musisz nauczyć się mówić limuzyna, złota, tym co jedziemy. Co? Limuzyna, złota, tym co je tak, tak, nubek. Tak, dobrze, syneczko. Ej, no tato, ale myślałem, że będzie to. Ej, już umiem mówić, co jest? O, ale wilne mamy rodzice. Limuzyna cała nie mieści się w garażu, co mieści się, tylko nie umiesz kierować, mamo. No co jest, mamo? Nie mogę w ogóle wyjechać z tego, co ty zamontowałeś. Czemu ci rodzice się kłócą? Dobra, ja idę do domu, idę obczaić domek. Czekajcie. Jaka willa kozacka! Ej, ja dawno nie miałem takiej fajnej rodziny. Ej, kozackie, naprawdę! O ja, rodzice nas zdrowo jedzą! Ej, to dom jest tak bogaty, że po prostu aż mi wysadza oczy! Ej, co to idzie? A! Co to jest? Pomocy! A! To mnie gryzie, pomocy, no! Zostaw go, pomocy! Zostaw! No. Co jest? Co się dzieje? Kto to był, mamo i tato? To jest nasz nowy piesio! Azjatycka odmiana psa bengalskiego. Co? Azjatycka odmiana psa bengalskiego? A ile to kosztowało, rodzice? 20 milionów 53 tysiące złotych. I on kosztował parę milionów? Naprawdę? I gryzie ludzi? No, tak, syneczko, leseczek jest śliczny. No, nawet słodki, no spoko, w sumie tylko zostało. Zrzucił się na mnie, pomocy! To nie wart, on nie był warty tyle, albo był, nie wiem. Czemu każda mama w ogóle ma na imię Halinka? Wow, ile żarcia! A mogę, od czego by tu zabrać? O, jeszcze było! Miam, ale bym wypił... Syneczku, poczekaj, dzieci nie mogą mieć takich rzeczy. O, masz, to jest twoje, proszę, jadalne złoto, zjedz sobie. Co ty gadasz na to? Jadalne złoto mam zjeść, nie chcę. No pewnie, zobacz, syneczku, one ci obiorę tutaj, o, masz, proszę. Ty obierasz złoto, no dobra, spróbuję. Ej, dobre, jak czekolada. O, co to, dzięki, o. Ej, a jakbym zjadł mój łańcuch, czy on nie jest jadalnego złota?
Nie, Syneczku, to jest od 15 lat, to tam się kupimy za jeszcze 5 lat. Ta willa, serio? To jest twoja willa, zobacz, znaczy w ogóle jest w swoim pokoju, masz, rozejrzyj się. O, ale kozackie, tato. Ej, co to jest? To jest mój ja dostałem willę w wieku 10 lat, jest. Uwielbiam być drip, o tak, tato. Czekaj, czy ja słyszałeś? Tato? Okej, Syneczku, to ja wychodzę, baw się dobrze. Tato, ale ja tu utknąłem, tato! Nie, gdzie jestem? Czemu jestem w jakimś dziwnym miejscu? To jest ukryte... Czekajcie, tu jest książka. Tu jest napisane nic. Czekajcie, jestem za mały, żeby czytać. Emergency. Pomocy, tato, to nie jest fajna willa. Co jeżeli tata to uknął? Czekajcie, tu jest zejście jakieś? Nie, czekajcie, no nie. O, da się wyjść. O, Jezus, nie, ja w tym domu nie chcę mieszkać. Po co mi tata to kupował? Przecież mam dopiero 10 lat. No mamo, no i prywatne przedszkole. Jednak są dzieci. Cześć? To jest jakiś gang czy co? Halo, kim wy jesteście, odpowiecie mi? Czemu wyjęliście małpy? To jest dosyć straszne. Dobra, spadam! O nie, one mnie gonią wszystkie! Nie, dobra, spróbuję skoczyć, nie, czekajcie. O nie, to jest słabe bycie bogatym jeszcze w przedszkolu. Dobra, czekaj. Oni chcą mnie pobić. Dobra, skaczę. Moja noga. Dobra, spadam stąd. O nie. Mamo, pomocy! Mamo! Tu jest mama! Mamo, proszę, ratuj! Co się dzieje? Gonią mnie te dzieci, chcą... Zobaczcie, już, idziemy, szybko! Ujzu, ale mama. O Jezu, o nie. Ona... Mamo, czemu ty miałaś głos przed chwilą jak babcia, która krzyczy z balkonu? Dlaczego? Nieważne, dobra. Mamo, ja już nie chcę tu wracać, nigdy do szkoły więcej. Mamo. Gdzie jest kuchnia? Mamo, to jest mój nowy dom, kupiłem go za wasze pieniądze. Tato, a tobie się podoba może? Chociaż tak. Tobie. Syneczku, a gdzie są moje okulary? Jak ty wysoki jesteś, dorosłeś już? No nie, rodzice już nie ogarniają nic prawie. Kurczę, przeżyłem tyle lat bez szkoły, bez kolegów. Co teraz mam robić, rodzice? Syneczku, to jest twój dom, jesteś się bardzo dumny, że ci się udało. W końcu zrozumieliście, o co mi chodzi. Chciałem się pochwalić tylko. A, syneczku, jeszcze, my już jesteśmy starzy. Pieniądze przepisaliśmy na pieska wszystkie. Wszystkie pieniądze poszły do pieska i my nic nie mamy już? Nie mamy domu. Dobrze, że ja zachowałem troszeczkę jeszcze. Witam, proszę pana, my chcielibyśmy wypłacić z konta mojego taty coś, wie pan, bo bardzo potrzebujemy na jedzenie. A w sumie to mamy dużo pieniędzy. Że to proszę podać numer karty. Numer karty, tato podawać mu, co nie? Dobra, tak. 10, 10, 10. Tak, to jest mój numer, aha. To co ty robisz tam? Czekaj, muszę złapię tatę, o, dobra. Ej, czekaj, ktoś tu wszedł z pistoletem. Proszę pana, czy to jest jakiś przechodzień? Co to jest? Syneczku, uciekajmy, co to jest napad, ja nie dam rady. Zabierz mnie, syku. Jak to napad? Czego pan od nas chce? Czemu pan wyjął pistolet? Proszę pana, gdzie pan ucieka? Halo, co się dzieje? Dawajcie kasę. Jaką kasę? Ja nie mam kasy, no. Wcale przed chwilą nie wypłaciliśmy 10 tysięcy. Syneczku, ale przecież mamy dużo, daj mu jakiś. Nie, tato, nie możemy oddać kasy, potem on znowu zrabuje. On strzelił! No tak, nie mamy, przepraszam. Dobra, nie oddamy ci kasy, wiesz? Co nam niby zrobić z tym pistolecikiem, co? Albo strzelam. Tato, pomocy, tato, chce mnie. Dobra, Syneczku. Oddamy mu kasę, tato, chyba, co nie? No, to twoje życie jest ważniejsze. No dokładnie, dobra, tato, weź mu podaj kasę powoli, dobra? Daję, proszę, żartowałem, masz, Syneczku. Co jest, tato, nie? Tato, czemu tego atakujesz? Tato, nie, tato. O nie, tato się poświęcił, żeby mnie uratować. Tato, żyjesz? Proszę, żyj, proszę, nie. Tato, ja biegnę na kredkę i uratuję cię, przysięgam. Dam wszystkie moje pieniądze, po prostu moje, sprzedam wszystko. O nie, po co mi była ta cała kasa w życiu, skoro straciłem mojego tatę? To była najważniejsza dla mnie osoba, ale w sumie ludzie odchodzą, trzeba żyć dalej. Damy radę, dla ciebie, tato, przysięgam. Tak, dużo dni minęło, mam już żonę, mam już dziecko. Hej, baby Pharaoh, cię przywitaj się. Witam. O, patrzcie, nauczył się mówić. Ogólnie mieszkamy w starej willi mojego taty, bo wszystkie pieniądze zakopał. Nie wiadomo gdzie, nie mamy. Hello, proszę wejść, dzień dobry. Pan jest jakiś bogaty? Zapraszam. Halinka, przygotujesz szybko jedzenie? Proszę szybko, bo to jest ważny człowiek chyba. Witam, kim pan jest? Czemu pana tu wpuściłem? Mam przykrą wiadomość. Tracisz dom, ponieważ. Czemu? Halo, dlaczego tracę dom? Mój tata zakopał oszczędności w ziemi. Nie. Nie, ale ja opłacę go, halo. Nie, Halinka, tracimy dom. To był pan komornik, niestety. Napisał niestety, co, pewnie ci nawet nie jest przykro nas. Halinka, gdzie my teraz trafimy? Nie wiem, ja odchodzę. Co? Nie, jeszcze żona mi zostawiła, Halinka. Simonku, co my teraz zrobimy? Simonku? Mamusiu! Nie, ten Simonek.
Ach, Simonek, zdążyliśmy się już wyprowadzić, zobacz, to też będzie fajnie, nie martw się, no zobacz, na przykład tutaj mamy fajną coś tam i w ogóle, podoba ci się? Tatusiu, czemu ten dom jest krzywy? Simonku, no co ja mogę powiedzieć, no mamy przynajmniej banana, tak? O Jezu, troszeczkę jestem stary. Ach, chyba do pracy już za późno. Porobić coś w ogródku. O, ale piękny ogródek. Czemu tu nie ma parasolki na naszym stoku? A, nieważne. Co to jest? Coś znalazłem na ogródku. Tu jest dziura. Czekajcie. Tu jest dziura do naszego... Ej, Simon! Simonek, coś zobaczyłem przez dziurę! Czułem przez ścianę, że tutaj jest niby... telewizor, który myśleliśmy, że to telewizor. Chyba safe. Albo mikrofalówka. Kurczę, zaciął się ten safe. Czekaj, Simonek, mam inny pomysł. Znalazło się TNT, ale dobra, rzucam. Uwaga, BOOM! Simonek, w tym safe były pieniądze. Bierz je szybko. O, to tu się bogaci. Bogactwo, yo, yo. Może nie rzucajmy tą kasą. Czekaj, tu było 10 tysięcy. To my lecimy do nowego domu, albo do nowego wszystkiego. O, ale trochę plecy mi bolą, bo jestem już stary i noszę ten plecak. Oj, synulku, kupiłem nam kozacki dom. Jak ci się podoba? Mamy piękny widok na całe Brookhaven. Troszeczkę, nie wiem, architekt się pomylił i powalił troszeczkę domki, ale no co tam, no fajne, nie? Ale co z tego, no a co? A, co to jest? Ała! O, nie wiedziałem, że to jest jeżdżalnia. No, nie wiem, dużo kasy na niego wydałem, więc spoko, całą prawie naszą. Wyjadę sobie do ciepłych krajów, o tak. O, już trochę stary jestem, wiecie, na starość się przyda. Dobra, o ile ludzi biegnie. O nie, spóźnię się, 2 minuty do odlotu. Dobra, biorę szybko walizkę. O nie, on już biegnął tam na lot. Szybko, 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 muszę zdążyć. O, dobra, jaki przyjemny lot będzie. Ekstra klasa, za 1 000 000 dolarów kupiłem. O, i stewardessa nawet jest. Co jest? Co? Ej, czy ja słyszę dźwięki? Czekajcie podgłośnie. Tak, to są ej, czemu się samolot rusza? Halo, halo. Słyszę turbulencję. Ej, pilocie, co się odwala? Czekajcie ze statku, rozbijamy się. O nie, chwilę odpowiedział, że się rozbijamy, szybko. Nie, 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 nie mogę się... O nie, czy ja mam... Dobra, klikam. Jak się otwiera spadochron! Mi pomogłeś, nigdy o tobie nie zapomnę. To wszystko przez głupi lot. Ale ja odpaliłem spadochron, Simon. Co? Co? Teraz ci już nie wybaczę tego żartowania. Ale to nie był prank, oni mi tu... no dobra. Biedna, normalna i bogata rodzina w dzisiejszym odcinku. Mamy lodóweczkę i no i przeterminowane rzeczy, no wiecie. No i tutaj mamy banana, trochę biednie. Tutaj mamy telewizor, który działa. To, tato, dzisiaj są moje urodziny, tato, mamo. Mamo. On pewnie, syneczku, proszę, kupię dla ciebie iPhone'a. Od iPhone'a, przecież nas nie stać na takie rzeczy, tato. Ale syneczku, dla wyjątek, proszę. Gdzie ten iPhone? No, tutaj jest napisane, proszę. Richard, miałeśmy kupić telefon, nie papier. No, ale mieliśmy tylko 2 złote na koncie, to co, miałem nic nie kupić? A to... ja nigdy nie mam tego, co moi koledzy i wszystko zawsze mam inaczej. Om, nom, nom, nom. Ty troszeczkę brudny, wiesz? Syneczku, zobacz, mam wiaderko, może chciałbyś się nie wykąpać. Nie, 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 nie w wiaderku, przecież to jest woda z kałuży. Nie, tato, zostaw mnie. Nie. Puszczaj mnie! Nie, tato, nie. Kupiel, nie mam nogami, żebyś mnie puścił, rozumiesz? Tato, ja nie chcę w wiaderze. Chociaż mamy mydło. Nie mamy, syneczku, ale tutaj cię wodą poleje. To jest zimne, tato, to jest zimne. Dobrze, syneczku, a więc teraz umyjecie jeszcze włoski, aby się nie miał tłusty. Tylko nie tym, nie mopem, on był wszędzie. A, tato. No proszę. Teraz jeszcze piękny zapach, abyś ładnie pachniał kwiatami, trzymaj. To są kwiaty z ogrodu naszego kolegi. Nie, mamo, tylko nie kanapką. Kanapka to nie mydło. Dobra, spadam stąd. No bo, syneczku, wyrzucili nas niestety. O nie, to dlatego, że kupiliśmy iPhone'a, nie powinieneś. Ale nic złego, pojedźcie sobie na desce dzisiaj, syneczku, zobacz. Masz deskorolkę dla mnie, serio, tato? Syneczku, jeszcze nie mam, ale zabiorę mu, chodź tutaj. Nie, nie zabieraj dzisiaj deskorolki, tato. Co jest? Czemu deskę. Co jest? Pobił dziecko, żeby zdobyć deskorolkę, no po prostu wariat. Dzwonię na policję, moja mama nas dopadnie. O Jezu, tato, spadajmy stąd, chodź na plecy, szybko. Idziemy, synku. Dzięki ci za tą deskorolkę. Dobrze, że w sumie to niedobrze, że ukradłeś. Nie powinniśmy kraść, Jezu, no. Mamo, czemu tutaj tak kampimy na tą śmieciarkę? O co chodzi? Synku, to nasz obiad tam jedzie, zobacz. O ja, on będzie wszystko wyrzucać do śmieci, racja. Dobra, czekamy. Tam odjechał, raszujemy na śmietnik. O, o, jo, ile śmieci wyrzucił, co jest? O, to jest nasze żarcie, jemy to.
to. Jemy to, nam. Jezu, ile żarć, ja przecież to jest pełne całe. O Jezu, aż się najadłem za bardzo troszeczkę. O, mój brzusio. O, ale to było smaczne, smakowite po prostu. Tato, wiesz, to tam były same fast foody. Ja bym zjadł coś domowego może, wiesz? Zobacz, co ci znalazłem, włożymy go do kanapeczki. A, to jest szuruch jedny. A, au, gryzie mnie, gryzie, tato, gryzie. A, pogryz, tato, weź go ode mnie. Richard, zrób coś z tym, szybko. Ja już robię, no to była zwykła zabawa. Mamo, weź mnie do domu, proszę. Dobra, syneczku, wezmę cię, tylko chodź na razie, pożebrzemy o pieniądze, bo trzeba zarobić na mieszkanie. Fajnie, ja chcę PS5, tak. Pieniądze na PS5 się przydadzą. Dajcie na PS4, prosimy. Ja chciałem zagrać w Minecrafta na PS4. Albo w Robloxa, o. Ej, mamo, podjechał jakiś w Lamborghini, co jest? Dzień dobry, proszę pana, potrzebujemy kaski. Wy potrzebujecie kaski, tak? Tak, na PS4, proszę pana. Widzę, że pan bogaty jest, nawet fajny, no. Syneczku, dobrze, tutaj mam kaskę. Zaraz zacznę ją wyrzucać. Nie dam wam Robuxa, nie dam. Ej, no, czemu nas tak śmiejesz się z nas? Nie, no, mama nawet płacze przez pana, no. Dziecko, a może chcesz iPhone'a? iPhone'a to moje marzenie, proszę pana, ja bym dzwonił do kolegów, no, proszę. Dobrze, proszę, tutaj masz. What, serio? Nie dostaniesz nic, dziecko. Jezu, jaki niemiły pan. Mamo, nie przejmuj się nim, no. Jezu, no, czemu pan jest taki niemiły? Spadaj do fury, a masz. Sayonara, nubku. A, rozwal mu auto, mamo, dobra, a, dobra, uciekł już. Dobra, synku, chodź do parku, no. O, do parku z mamą, yes, uwielbiam park, na. Wow, ale fajnie, mamo, ale nie przestajesz troszeczkę, mamo, a, mamo, my w kosmos wylecimy. Mamo, o, mój brzuch, mnie boli brzusio, o. Wow, mamo, co jest, wyleciałem z huśtawki, wow, dziecko w kosmosie, o, zabawy biednych ludzi są fajne. Dziecko w kosmosie, po prostu super. Wyruszam w dal, wyruszam w dal. Na. O, tato, znalazłeś tam mieszkanie w końcu. Wow, tato, ale flex chatka, fajna, sam zbudowałeś, serio? No pewnie, syneczku, tutaj jest wejście. Ale pizzka, normalnie mamy, mamy lodówkę, która nie działa. Porozwalane, co to jest? To jest wyjście na dwór, domek nawet, w sumie nie ma okien, nawet fajne, no. Syneczku, musimy kupić przyrząd dla mamusi, która teraz gotuje. Tutaj masz listę i wejdź do sklepu i ukradnij, kup. Co? Mam ukraść? Serio? O nie, no tak, no nie mam pieniędzy, ale kradnięcie to nie jest rozwiązanie. Dobra, okej, pójdę teraz tędy. O nie, tu ktoś jest. Dobra, teraz trzeba uważać, teraz tędy. Hop, okej, pizzeria, możemy wziąć to, nikt mnie nie widzi. Okej, tato, mam wszystko już z listy. Okej, mam, tato, udało się ukraść, jest. Halo, czemu pan to ukradł? O nie, tato. Proszę go zostawić, on nic nie chciał zrobić. Właśnie, to tata mi kazał wszystko, no. Cykusie, cicho. Dobrze, widzę, że jesteście biedni, daruję wam, chodźcie. Proszę pana, odłożyłem już wszystkie rzeczy, przepraszamy. A wrzuciłby nam pan do woreczka banana? No to, że oddaliście wszystkie rzeczy, proszę, tutaj banan do woreczka. O, dziękuję, proszę pana, dziękuję. Jest, tato, mamy w woreczku banana, mam tutaj. Ej, w sumie dawanie jest fajne, chodźcie, coś wam kupię jeszcze. Okej. Dobra, chodźmy, tato, on chce nam coś kupić, dziękujemy. Proszę, tutaj wam kupię po iPhone'ie. Tato, słyszałeś, on chce nam kupić iPhone'a. Za co, proszę pana? Jezu, ale pan jest dobry, serio. Tato, mamy tableta i iPhone'a, czaisz to? Synku, a co to jest? Można zjeść? Można zjeść też iPhone'a. Jezu, dziękujemy, proszę pana. Dajcie, to wam coś jeszcze zrobię do jedzenia. Lol, ale kozacki typek, serio. Świeżutki McDonald, raz. O. Ja, świeżutki McDonald. Nom, ale pyszne. O. Dobra, ziomki, możecie kupić co chcecie ze sklepu z mojej karty. Co, serio, ale wszystko. Dobra, się przybieram w to, okej, okay, fire.pl. O ja, ale pizza ale ciuszki. Ale ciuszki, syneczka. Man. O, tato, jak wygląda według siebie, bo ja według mnie spoczko nawet. Lol. My mieszkamy w normalnym domu, ale epicko. Tato, czemu my się do niego w ogóle wprowadzamy? Co, ona pozwala tak po prostu? Wiesz co, syneczku, no to jest mój nowy najlepszy przyjaciel. Sam mieszkamy na kilka dni. Ale epicko. Ej, a kupicie mi robuxy, proszę. Tak, proszę, masz tutaj 10 tysięcy robuxów. What? 10 tysięcy, tato, ty mi nigdy nie kupiłeś robuxów, no. Synku, z zawodu jestem policjantem. Wychodzimy raz dwa. A, to już jest pierwsza misja na dniem stroju. Tu jest ktoś, kto może cię zastrzelić, ja idę pierwszy. Ale gościu, weź uważaj się, w ogóle czemu ja z tobą chodzę na misję? Dobra, o nie. Strzelają się, o nie, ziomek, ty nam pomogłeś i umarłeś, nie, dobra, idę go załatwić sam. Mam go, dobra, jest, uciekam z nim, szybko, przejeżdżam, dobra, o nie, a tata żyje, o nie, ziomeczku, o nie. Fajrosie, ale masz okropne ciuchy, zmienię.
Ej, ale to są fajne ciuchy, ja je zawsze noszę, są zielone. No dobra, zmienię je, tylko raz. I co, teraz fajnie wyjąłem coś z twojej szafy, tato, no. Nie pięknie, teraz otwórz ten prezent. A no tak, bo dzisiaj mam urodziny kolejne. A, zaraz, ja nie mam urodzin, dobra, otworzę. O, dziękuję, prezent najlepszy. O, tato, czy to jest pistolet? Tak, to jest prawdziwy, wygrawerowany złotem pistolet. O, to jest złota. Nie mogę strzelać z złotem, ale fajne. Pozwalam ci strzelić w kamerdyniera. W Stevena, serio, ale on jest spoko. Albo wyrzucam cię z domu. Strzelaj albo wyrzucę cię z domu, no nie. Sorry, Steven. Au! O ja, co to jest? To są kulki ze złota prawdziwego. Steven, żyjesz? Tak, tak, to i tak nie bolało. Jezu, przepraszam cię, Steven, masz mój pistolet, wszystko. To tata mi kazał. Nienawidzę cię, tato, no. Steven, dlaczego moje dziecko nienawidzi mnie przez ciebie? To nie przez niego, zostaw go, nie! Przestań, no! Tato, przestań go strzelać tymi kulami ze złota fejkowymi, no. Steven, nic nie jest? Nie, oczywiście, nie, nie. Już oczywiście, panie Fajrucie, wykładam panu najlepszym złotem i pieniędzmi. Dziękuję, proszę pana, ale ja nie potrzebuję, serio, zrób sobie przerwę. O ja, serio, ze złota, ja, ale mi się miło śpi, o tak, na pieniądzach. Niflet, ile ty masz talentów, ty mi robisz nawet włosy, dziękuję ci. Oczywiście, panie Fajruciku, ale też nie, ale tutaj jeszcze o złotem poprawimy. O, złotem włoski, dziękuję, proszę pana, dziękuję, aha, bardzo fajnie. Tutaj jeszcze kwiatuszkami troszeczkę. I za chwilę będzie fryzurka, tak? Dokładnie tak, i jeszcze posypka z banknotu. Wow, Jezu, co pan pięknego narobił, to jest przepiękne. To jest arcydzieło, tato, zobacz jak wyglądam, tato, tato, zobacz. No. Tak, tak, no to jutro, okej. Tutaj, zobacz, patrz, patrz, patrz. Poczekaj, czy ktoś przeszkadza. No tak. Nawet mi nie pójdę. Mamo, zobaczysz? Oczywiście, są przepiękne, najładniejsze. Jest, ja cię uwielbiam, Ryszard, bardziej od moich rodziców. Pudzian, wyrzucam ciebie z pracy, bo ciebie nie lubię, tak po prostu. What? Pudziana wyrzucam. Nie, Ryszard, tylko nie to. Jak to Ryszarda z pracy? Nie. Żyję to, proszę pana, pójdę poprosić o pieniądze tylko. Ryszard, Pudzian czy Snuffles, nie wiem jak ty się nazywasz, ale. Nie, tato, czemu ty to zrobiłeś mu? On był fajny. O Jezu, odkąd nie ma Snufflesa, to ja muszę sam kierować, on był taki fajny. Kogo ja tam widzę? Czy ja widzę? Snuffles, siema! Przepraszam, masz może 5 złotych poratować, błagam. 5 złotych, o nie, tato, damy Snufflesowi? Co, 5 złotych? Nie ma, nie ma, a, nie ma, nie, raz go prądem, tato! Nie, co to jest? Czemu tato jest taki ohydny, no? Masz, weź ode mnie to Lambo, dobra? Proszę. Co? Ale to jest za drogie, to jest za drogie. Sprzedaj jej, kup mieszkanie, ono kosztuje 2 miliony, proszę. Dobra, idź sobie napraw życie, a ja idę z rodzicami. Jezu, jest, oni są okropni. O tak, prywatny samolot, tato, ale to jest fajne. Ej, zaraz, tato, czy ja słyszę? Turbulencje, tato, rozbijemy się! Tylko dobra, to jest już na szkole, przepraszam, że byłem taki niemiły. Właśnie, trzeba teraz przeprosić, przepraszamy. Dzisiaj bogaty uczeń i bardzo biedny uczeń, czyli ja, czyli Bitfek, to ma lepsze warunki. O Jezu, przydałby się wykąpać, biedaczek ze mnie troszeczkę, ale dobra, pójdę do prysznica. O nie, prysznic nie działa, nie ma wody. No to sposób, skoro nie ma wody, to wystarczy wziąć sobie w konewkę, podgrzać ją troszeczkę, dobra, tutaj w wietrze. O, będzie gorąca, dobra. I teraz wylać ją na podłogę. Proszę pani, halo, może pani podtrzymać tego mopa, dobrze? No nie wiem, dziecko, po co? Proszę podtrzymać na chwilę, dobra? Proszę tu podejść i mnie umyć, proszę. Dziecko, jesteś dziwne, wiesz o tym. Dziękuję, proszę pani, może pani wziąć tego mopa, bo to jakiś ukradnięty, co? I teraz jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić, to wejść na grill. To jest zbyt gorące, Panie Simonie, kąpiel już jest gotowa powoli. Kąpiel? O, właśnie, o, już idę. Dobrze, rozłożę mu tu jedzenie w jego jacuzzi i będę go oblewać mlekiem, tak jak zawsze chcę. Paniczu, zapraszamy. Nie, pani przygotowała, dziękuję bardzo. I teraz bąbelki czerwone. Fajnie, a nie zapomniałaś o mleku? Dobrze, proszę, tutaj mleczko z najlepszej pasieki, proszę, oblewam pana, proszę. Ja tak, jako Ulka, godzinę się już nie kąpałem, dziękuję. O, nowi koledzy przyjeżdżają do szkoły 2 i poczekajmy na nich. Co to jest za fura? O, dziękuję bardzo za podwózkę marmalet. O, cześć dzieciaki, macie tutaj troszkę pieniążków. O, proszę, proszę. O, dzięki. Dziękuję, jesteś najlepszy, ale fajny podjazd. Ej, to jest pierwszy dzień w szkole. Ja mam pelerynę, żeby wszyscy mnie polubili, co nie? Uszyłeś mi ją z bawełny, co nie? No, synku, chodź, podjeżdżamy. Dobra, tato, tylko nie rób mi przypału, dobra, ja idę. Hej wszystkim, cześć.
Ej, co to za słabe auto w ogóle masz? Ej, no nie śmiejcie się, mam nawet pedrynę z bawełny, co nie? Fajna, nie? Okropna, fuj! Synek, a nie zapomniałeś o czymś? Nie przy kolegach, nie! O nie, nie, tato, proszę, nie! Całusek na pożegnanie! O jest, dobra, no, no i super, upokorzy u mnie. Panie szefie Simonku, co pan chce do jedzenia? Poprosiłbym wszystko najlepsze, może pizzę jakąś? Dobrze, pani kucharko, proszę mu dać najlepsze rzeczy, albo zwanią, zwolnię! Już daję. Przepraszam, już. Raz, dwa, no. Panie ochroniarzu, proszę tą dziewczynę z tego stolika wyrzucić. Wypadź z tą dziewczynką, co ty siedzisz przy naszym stoliku? No, raz, dwa, no. O tak, cały stolik dla mnie. A wy wynocha stąd, ten stolik też jest jego, no, raz, dwa, no. O Jezu, przydałoby się coś zjeść, tata mi zostawił pieniążka na jedzenie. Proszę pani, co kupię za 1 złotych, bo tylko tyle mam, no. Nic. Co? No jak to nic, ja chciałem coś zjeść. Ale mi burczy w brzuchu, Jezu. A, może pójdę. Halo, proszę, da mi ktoś 2 złote, proszę. Chociaż jedną kanapkę. Proszę, może chociaż coś wytrzasnę z tego śmietnika, no. Dobra, no spróbuję. O, mam coś. Jest, worek łakoci. Worek łakoci, uwielbiam worki łakoci, chociaż nie wiem co tam jest. Uwaga, 3, 2, 1. Kanapka ze szczurem, tak, moją lubię. Czekaj, ze szczurem, a dobra i tak zjem. O, dobra, mój jedyny lunch, który mi co. Czy tu jest oko? Co to ma być za kanapka? Przyjmujemy laptopy, zapraszamy. To jest lekcja z laptopami lub tabletami. O tak, dobrze, mam mojego najdroższego laptopa ZX330 i tylko jest mój problem zasilany pieniędzmi. O Jezu, ja nie mam laptopa, tata mi nigdy nie kupi takie. Ej, ale ma coś lepszego. Boksa, tak, on zadziała na pewno, dobra. Tutaj boksa postawimy. Dobra, i to jest mój komputer taki przenośny, no jedyny, który tata miał. Okej, to ja go postawię, dobra, jak go się włącza tym? To klikam, cyk, aaa, wybuch mi komputer, aaa, uciekajmy z klasy, co jest? Dzieciaki, wyjmujemy karteczki, raz, dwa, proszę, jest kartkówka. O nie, sprawdzian, ja nie umiem nic, totalnie. Dobra, spróbuję, uczyłem się, dobra, tryhard, co? 20 plus... O nie, co to są za obliczenia? Ja nic nie umiem, Etora, tu się coś takiego... Dobra, ja też coś napiszę, żeby... Cokolwiek było, może też dostanę, dobra? To dajemy karteczki, proszę państwa! O, dobra, już, proszę pani, proszę! Dobra, dawaj ten sprawdzian! Jedynka! O nie! Tyle się starałem! To jest bardzo słabe zachowanie z mojej strony, że pani mi jedynkę wystawia. Nubek! O, a ciekawe, co on dostanie? To mój sprawdzian, proszę pani. Dobra, ty też jedynka, co to jest w ogóle? Ty narysowałeś kwiatka. Proszę pani, ja zapłacę tylko za szóstkę, proszę, mój tatuś się zdenerwuje. Dobra, masz szóstkę. Wium, wium, i to fryzjera. O, dzień dobry panie, paniczu Simonie. Chciałby pan najlepszy fryzurek, zawsze za 100 milionów. Oczywiście, proszę pani, no pewnie, jedna w swoim rodzaju. Proszę te pieniążki. Dziękuję, zawsze pan hojny jest. Zapraszam. No dobrze, skoro zawsze płacę, to wymagam, poproszę fryz na Michaela Jacksona. Na Michaela Jacksona, proszę pana, to jest najcięższy fryz na świecie. Dobra, robimy. Uwaga, o, dobra. O, dobrze, tutaj cyk, zrobiona! O Jezu, przepiękny, piękny, naprawdę jak Justin Bieber wyglądam. Zostawiam ten motor mojego taty w napiwku, dziękuję bardzo, proszę. Napiwek dostałam motor, jej! O tak, dzisiaj fryzjer, już mam dosyć tej fryzury, uwaga. O, siema, proszę pani. O Jezu, znowu ty, Halinka, obsłuż go. No, siema. A nie może tamta pani mi obsłużyć? Nie, siadaj mały. Ile mi płacisz? No dolara mam tylko. Tutaj mam usiąść, proszę pani, tutaj? Nie, to jest dla bogatych, ty siadasz na tym obok. O Jezu, no, co to jest za... Jakieś słabiackie, dobra. I cyk, okej. O, dobra. Pani co robić, tak? Na pewno? Halo, proszę pani, to wygląda okropnie, fuj. Jeszcze dolara za to dałem, no nie. Co to ma być? Proszę, to jest twoja piękna fryzura. O Jezu, wychodzę stąd, daję wam jedną opinię gwiazdkę. A, wyglądam jak jakaś, nie wiem, różpunka, no nie, ja nie chcę tak wyglądać. Paerot i Simon mają dzisiaj urodziny dzieci. I wy możecie zdecydować, kogo dacie prezent, komu. Także zapraszamy. Mi dajcie, proszę, jestem bananem, hehe. Wyciągnąłem ten strój ze świetnika i trochę śmierdzi, no. Każdemu, kto da mi cukierka, czy coś odwdzięczy się pieniążkiem. Co? No nie, hej, no. Przekupił sobie kolegów, to jest słabe mega według mnie. Dobra, czekajcie, ja się wkurzyłem do niego. Uwaga, uwaga. A masz piłką! Ała, pan
mi ochroniarzu końko! Jaki ochroniarz? A, to jest ochroniarz! A, uciekam! Nie, sorry, przepraszam! A, czekaj, a masz piłkę ochroniarzu, a masz! Dobra, szybko za sam mur! A, uchodzący baran ucieka! Jest, dzisiaj w szkole jest pokaz talentów, czekajcie, to tam wszyscy się... Tak, wszyscy siedzą, ja! I dzisiaj można wygrać 10 zł, jak ktoś wygra pokaz talentów i książkę. Więc się nie mogę doczekać, dobra, tutaj sobie poprawię to, ja zagram śmierć. A ty, kolego? Wiesz co, ja zaśpiewam piosenkę, ale taką, że wygram milion. Ja zrobiłem ten kostium z starych używanych rzeczy ze śmietnika, wiesz? Zapraszamy na scenę Simona z jego układem. Dzień dobry, witamy. Yo, witam, macie mi dać tutaj 10 gwiazdek. Albo ciebie, o, i wszystkich was zwolnię. O, dziękuję. To było dosyć dziwne, chyba na niego zagłosuję, bo się boję. Dobra, teraz moja kolej, on miał słaby występ trochę, dobra, uwaga. Ja jestem śmiercią, dzień dobry. Dzisiaj zabiję jedną osobę, znaczy nie dosłownie, tak? Tylko dla żartów, co nie? Dobra, uwaga, 3, 2, 1, ha! No gościu, rozbiłeś mi kamerę za 10 zł, ała! No sorry, to nie było specjalnie, po prostu nie miałem budżetu. A, dobra, super, upokorzyłem się jeszcze. No i 10 zł nie wygrałem, a mogłem bułkę mieć, serio. Och, dzisiaj jest wielki dzień, tata dał mi resztki pieniędzy, które miał, bo sprzedał mieszkanie. I mogę kupić sobie auto, czajcie to? Dzień dobry, proszę pana, ma pan coś do tysiaka? do tysiaka mamy jedynie konia. Konia? Serio, no. Dobra, wezmę konia, w sumie może być. Wow, mam konia, on jest kozacki jednak, serio. Dzień dobry, macie pana coś do miliarda? To miliarda? Co? Tak, mamy tą super furę, zapraszam, tu jest za milion tylko. Ja, on dostał auto za milion, ale on ma fajnie. A ja mam jakieś konia, ale mam Fajrota Juniora, hehe, ale fajnie. Hopsa, 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 jestem sobie hopsa, uwielbiam konie. Mamy na ten wielki monument i tutaj będę mieć widoczki fajne. O, dobra. O Jezu, o nie, przepraszam, spadłem koniem. Czekaj, poczekaj tu koninku. Proszę pana, halo, kto tam siedział? Dlaczego mi rozwaliłeś autko? Dzwoni na policję i do tatusia, on ci powie. Nie, proszę, tylko nie to, ja przepraszam, ja nie chciałem. A właściwie to ty masz prawo jazdy, żeby dzwonić na policję? Prawo jazdy. Trafimy do więzienia przy ciebie. No nie. Paniczu, co? Teraz trafiliśmy razem do więzienia. Czy to jest takie fajne? Czy to jest takie fajne? No fajne, bo mogę robić wszystko. Skąd ty masz laptopa w ogóle? Ej. No dali mi. Ej, ja mogę w Robloxa, proszę, proszę, proszę. No pewnie za chwilę tylko. Proszę pana, mógłbym lunch, bo jestem głodny, wow, zapłacę. Serio dostaniesz lunch? Jaki co? Jak? Nawet czaczki pyszne. No, ej, mogę też ja? Kupisz mi? No dobra, proszę, masz firework. O, o, jest dawno nie jadłem. Tu jest lepiej niż na zewnątrz. Ach, dobra, o Jezu, chyba nie jest lepiej, bo dalej jest nuda. Giermek! Jaki giermek, co? Jestem giermek? Ja nie jestem twoim giermkiem, no. Witam, panie Simonku. Zabrać pana na plecy? Tak, prosiłbym, bo już tu troszkę tutaj. What? Co? To on ci uratuje? Ej, wychodzicie beze mnie? No co jest? Mogę z wami? Dobra, idę z wami. Dobra. No, ale fajnie jest mieć takiego kolegę. Co ty? Ty masz helikopter do ucieczki, ale to zaplanowałeś, naprawdę, mordo. Jesteś bardzo kozacki. Wiesz co, Firebobek, zanim odlec, to może chcesz lecieć ze mną? Nie gadaj. Mogę? No pewnie, zamieszkamy razem, podzielimy tak, się. Tak, tak, pewnie, wbijam. Ej, mogę zjeść u ciebie jedzenie? Mogę zamieszkać u ciebie na Jest, dobra. Najbiedniejszy więzień świata versus najbogatszy więzień świata. Halo, halo, stop, stop, proszę, niech pani mi odda pieniążki, proszę. Aaa, do pomocy, dobra, już oddaję, tylko nie strzelaj. Spokojnie, to jest zabawka, znaczy to prawdziwy, tak, no. Dawaj kasę, no, pakuj w ten worek, proszę, no. Mamy tylko 200 dolarów. Dobra, może być, wystarczy mi na jedzenie. Dziękuję, proszę pani. Przepraszam. A, dobra, udało się mi zrabować ten bank. Super, chyba się nie udało. Ręce, raz, dwa. No już, daję te ręce, czekaj. Mam tak zro... sorry. Czemu tak mocno, proszę pana, bez przesady. Torba na kasę jest, broń jest. Teraz tylko maskę. Okej, maska jest piękna, nikt mnie nie zauważy i co, rabujemy. Nie, to jest torba, ręce do góry. Z karty wziąć, okej, idziemy na górę. A więc zetonuję i... Dobra, pięknie, mamy kasę i teraz uciekamy. Dobra, hop i uciekamy. Ało się, wreszcie na ją. Nie mam czasu tu siedzieć, proszę. Kto to tam wchodzi? Ej, czemu on ma fajną policjantkę, która go pilnuje, a ja mam jakiegoś grubego Bena, który się nie słucha mnie? Ej, gruby Ben, słyszysz mnie? Czemu się nazywasz gruby Ben w ogóle? No i super, ja idę spać. A, ale tu jest... O Jezu, może wejdę na łóżko. A, ono jest z kamienia! Kto zrobił łóżko z kamienia? Marmalet, prosiłbym o śpiwór i inne rzeczy. Bardzo bym chciał się dobrze wyspać. Dobrze, do spania będziesz mieć róże, proszę. No i jeszcze opowiem ci historyjkę na noc, dobrze? Lulilaj, oczka zmruż. A, na. Ale daj mi mojego misia, proszę.
Już daję, paniczu, proszę. Tutaj najlepszy misiek z pasieki. O, najlepszy, co mogło mnie spotkać. Czas kąpieli! O Jezu, no proszę pana, nie chcę mi się... A w sumie, no, bym się wykąpał, bo śmierdzę. Staw tutaj wiaderko. No dobrze, proszę. Po co panu wiaderko w ogóle? Dobrze, naleję ci trochę wody, ale tyle ci wystarczy. No nie, ale tutaj jest tak mało wody, proszę pana, chociaż mydło. A Jezu, no... Jaki nubek z pana, no. Dobra, ej, a czym miał się gazetą wytrzeć? O nie, to jest najgłupsze na świecie. O, Jezu, o. Dobra, nie, muszę to jakoś podgrzać. Zaraz, tu jest woda przecież. Dobra, to se wezmę, naleję trochę. Oj, będzie ciepła przynajmniej, o. Niczu, czas na kąpiel. Jaką by chciał pan kąpiel? Najlepsze, złoto najlepiej. Proszę, tutaj kostka z mydła ze złota, to dla pana. Teraz nakąpię pana jeszcze tutaj konewką. No, jak tu jest fajnie. Najlepsze, co mogło po prostu mnie spotkać. O, jest. Nie wierzę, już jest obiad. Wow, obiad, uwielbiam obiady. Dzień dobry, proszę pani. A dla ciebie, a ty jesteś więzień numer 20, to zapraszam do twojej celi. No, w celi, a w celi mam zjeść. Tak, proszę, to dla pana. No nie, kula mięsna, proszę pani. Ja nie będę tego jadł, to jest brudne. O nie, dostałem kulę mięsną, o fuj. Ona jest jeszcze ubrudzona od podłogi. No dobra, zjem, ale mam dla was lifehacka. Musicie jedynie zamoczyć kulę mięsną w gorącej wodzie, co nie? Ukradniętego popcornu, który wziąłem stamtąd tak po cichu. I zobaczcie, posypujecie to i bang, macie nuggetsy. Cyk! Ja mam danie pyszne. O, dobra, idę to wszystko wszamać teraz, bo jestem głodny. Fire Junior, chcesz? Proszę. Dobrze, w takim razie proszę mi to zabrać do celi. Nie będę jadł przecież w takim miejscu. Już zabieramy, przepraszam pana, już biorę wszystko. Proszę, wszystko z naszego bufetu jest w pana celi. Już do widzenia, wychodzę. Jezu! Ile jedzenia, bardzo fajne, lepiej niż w domu. Jest, w końcu coś fajnego. Idziemy do fryzjera. O, dobrze. No, niech pan nie skacze, proszę usiąść. O, dobrze, przepraszam, już siedzę. Tak, proszę tutaj się nie stresować, tutaj pana opytniemy. Jest, dziękuję. Dobra, 3, 2. Co? 1! Nie, to jest żart, tak? To, proszę pani, to... Ja jestem łysy, co to ma być? Halo! No, tak mi kazali. No dobra, idę tu usiąść. Ciekawe, jak on zostanie obcięty. Panie, ja bym prosił takie nowiutkie, piękne włosy. I gotowe! Podoba się panu? No, powiem pani, że naprawdę przepięknie, ma pani talent. O Jezu, czas zabawy. Fajnie, dostałem mopa do zabawy. Co ja mogę z tym potańczyć? A ty co dostałeś? No, ja wszystko. Co, masz on ma laptopa, iPhone'a, ale fajnie masz. Dlaczego ty masz lepiej ode mnie? Co to ma być? No, dlaczego? Bo mnie stać. What? No tak, racja. Co z tego, że masz więcej pieniędzy, no? Halo, więźniowie, mamy dla was coś fajnego. Co to jest, piesek Shiba Inu? Ale fajny. Tak, dzisiaj musicie wziąć jedno zwierzaczka, to jest takie zadanie dla was. O ja, to ja wybieram tego, proszę. Nie, ten jest dla tego pana. Jezu, jaki słodziak. A widzisz, taki słodziak, ale jest mój, a nie twój. No i super, a ja będę mieć tego, co to jest? Nie, ja tego nie chcę, proszę. No nie, co to jest? Dobra, daj mi to. O, nawet jesteś słodki, z Fire Emblem Juniorem się zaprzyja. On gryzie, co jest? Pomocy! Puśćcie mnie stąd! Co jest? Nie mogę wytrzymać z tym. Dobra, lecisz do kibelka, tam jest twoje miejsce, w ściekach, masz. O, dobra, sieć tu, Jezu. Kibelek nie usiądę nigdy, no super po prostu. Dobrze, więźniowie, czas na spotkanie ze znajomymi, chwila tylko. Tak, super! Siema, Simon! Siema, Brachu! Fajro, przyniosłem ci jabłko, bo na inne nasz nie stać. O, dzięki, Brachu. A tam jest ukryty klucz, co nie? Mrugam oczkiem, co nie? Co? Proszę, żeby tam był ukryty klucz. Wiesz, dobra, wiemy, o co chodzi, daj. Dobra, mam jabłko i wiadomo, że tam nie ma ukrytego klucza, co nie? Przyniosłem ci tort z kluczem, tak jak prosiłeś. O, no to świetnie. Musisz zjeść najpierw tort, a potem w środku jest klucz. Dobra, teraz zapamiętam. W dworze robi się ciemno, czas na ucieczkę. Dobra, mam tutaj, jak widzicie, lifehacka, bo wystarczy, że tutaj rozgrzejemy mega mocno to coś, co mam w ręku. Robi się gorące. Dobra, jest mega gorące. Aj, aż parzy, dobra. I teraz to można tym kopać dołek, co nie? I będziemy kopać dołek. Nie wiem, ile to mi zajmie, ale postaram się, nie wiem, z 10 lat. Dobra, jemy. O, jest, o, kluczyk, pięknie. Dobra, teraz idziemy tędy. Hop, okej, jesteśmy. Dobra, więc ostatni krok do oczyszki, czyli skoczyć tutaj. O! Okej, i moja piękna limuzyna. Dobra, jedziemy, paniczu, jedziemy. Minęły 3 godziny, nic się nie stało nawet. To mój lifehack nie działa, ale kogo to obchodzi? Ja mam inny lifehack, dobra. Zrobię po prostu tak, że... nikt mnie nie zobaczy, bo chodzę na tak w dziwny sposób. Idę sobie na górę po cichu i zabieram helikopter. O, dobra, spróbuję go odpalić kabelkami. Cyk, cyk, cyk.
Jest, działa, udało się! Lecę, a nie umiem tym kierować! O nie, to jest noobska ucieczka! Co jest? Au, au! Dobra, spadam stąd. Oj, super, udało im się nas złapać. Nie wiem, jak oni nas wykryli, jakieś podobno mieliśmy chipy, no. A, dobra, podjeżdżamy tym autem. Co to jest za więzienie, ej? To więzienie o zaostrzonym rygorze, proszę państwa. Jesteście złymi więźniami. Ale ja nie chciałem, to tylko jedna kradzież, oddam wszystko, no. Więzienie, ej, ono fajnie wygląda! Ej, to nawet nie jest takie złe. O nie, co to jest za cela? Ej, myślałem, że to będzie fajnie. A co z nim? Trafia do lepszego, bo on, tak, dlatego. No dlaczego? Nie powiedziałaś nawet. Super, no i zamknęli mnie z jakimiś dziwakami jeszcze. No, co to są za ludzie, no? O Jezu. A, czemu to jest tak zimno? Co to jest? Aha, czemu mnie woda leje? Kto to dał? Co jest? No nie mogę z tego, ja już nie mogę. Chodź do zdjęcia, będziemy robić wam zdjęcia, tak, weźcie swoje imię. Dobrze, idę już, okej, okay, okej, okay, jestem biedak, tak się nazywa. O, robi pan zdjęcie? Halo! Dobra, uwaga i cyk! Jezu, jak ja słabo wyszedłem, proszę pana, no, a, dobra, super. Dobra, robimy ci zdjęcie, bogaczu, gotowy? 3, 2, cyk! Ej, czemu on ma takie fajne zdjęcie, że ma w tle coś? Ja też tak chciałem, proszę. A, no i super, znowu mnie ignorują. Dobrze, więźniowie, macie robić pracę. Jezu, no ja nie chcę. Ty, bogaty, idź jeździ na motorku, a ty kop i wszystko rób. No nie, dostałem najgorszą pracę świata. O Jezu, dobra, pokopię tu trochę. O, tutaj dziurka, dobra, tutaj trzeba drogę zatamować. Jezu, jeszcze za darmo pracuję, no. I ty, wracaj tu, czemu ty jeździsz na takim czymś? O Jezu, jaka nudna praca. Pracuję. A, masz! Czemu ty tylko jeździsz? Chodź tu! Przestań mnie wykorzystywać! A, masz! Uspokój się! Osadzony! Po prostu się wkurzyłem, no, bo ciągle mnie się gorzej traktujecie, no. Dobra, idziesz do celi. No, raz, dwa. Jezu, najgorsze jest to, że z widzami się nie mogę Jesteśmy właśnie w więzieniu. Najgorszy więzień, jaki jest. Co, czy ty nagrywasz vloga? Mogę być? Proszę. Uwielbiam nagrywać. Nie, jesteś za biedny. A, no i super. Znowu zostałem. Ej, a ja też chcę nagrać vloga. To będzie mega fajowe. Dobra, odpalę tą kamerę z monitoringu, dobra. Halo, dzień dobry, witam w vlogu wszystkich. Mam nadzieję, że moi widzowie mnie oglądają. Dzień dobry. Ej, ale czy on wie, że on nagrywa tylko dla jednego policjanta? W dzisiejszym odcinku pokażę wam, że przemyciłem łopaty i siekierę do więzienia. Także będziemy stąd uciekać dzisiaj. Zaraz, co on powiedział? Dobra, także jesteśmy gotowi, ja już zaczynam kopać dołek i... no tak, przecież to nagrywało się do klawiszów. O Jezu, dobra, idę spać. Życie jest bardzo Halo? Czemu tu przyszedłeś? No, chcesz się pode mną naznęcać może? Fajro, co ja chcę cię wypuścić, chodź. Co chodź, ty gadasz? Otwieram ci. Mordenio, mordeńco, serio? Ej, dobra, nie opuśćmy tej pani. Jak, czemu mnie chcesz uwolnić nagle? Jest to, jest spoko, chodź, wychodzimy. Dobra, dzięki stary, ty też jest spoko, mordeczko, dobra. Czekaj, czy my... Jest, udało nam się uciec, ej, to nie było zaostrzone w ogóle. Ej, dawaj jeszcze fanem, nawet klucze zostawili. Biedne dziecko z mamą versus bogate dziecko z mamą. Pani, mam dobre wieści, proszę pani. Czy to moje piękne dziecko? Mama, mama. He, mama. Mama, nie umiem mówić, jestem za mały. Ale moje piękne dziecko, o Jezu. Wychowam to dziecko w biedzie, ale dobrze. O, doktorze, jak to już moje dziecko, gdzie ono? Proszę pani, już jest przed szpitalem, zapraszam. A nie, to jest po prostu zbyt piękne, moje dziecko będzie takie bogate, ja cię kręcę. Halo, dzień dobry, mamy pani dziecko, najpierw zaśpiewam piosenkę. Dzisiaj pani dziecko się urodziło, zapraszamy je wziąć. Jest bardzo bogate i w ogóle fajne, zapraszamy je wziąć. A przestań ją śpiewać, daj mi moje dziecko, ono jest w złocie. W ogóle? Wykąpię cię w złocie i będziesz moim złotym, bogatym dzieckiem. Witamy w TV reklamach. Chcielibyśmy zaproponować państwu latający wózek. Dosłownie, moje dziecko w nim będzie latać. Rzucić go w losowe miejsce, totalnie losowe. I wtedy ono poleci. Zapraszamy do zakupu. To jest najlepsza reklama. O mój Boże, ja muszę to wszystko mieć. To są naprawdę innowacyjne rzeczy. Kamerdyniery, kup mi to wszystko. Masz tutaj kartę kredytową. Mamo, dlaczego oglądamy telewizję nie naszą, tylko sąsiada? Poczekaj, synku, bo mój ulubiony program akurat leci. A, bo nas nie jesteś na telewizję. Ej, mamo, widziałaś tę reklamę z tym wózkiem? Kupisz mi taki, proszę. No, synku, na to nas nie stać, ale pójdziemy na zakupy do bieda sklepu. Chodź. Bieda sklepu, tak. Mamo, czemu nie jesteśmy w biedolandzie? No, synku, właśnie zamknęli go, ale jest tutaj fajrut.pl, tu na pewno. Fajrut.pl, mój ulubiony sklep. Mamo, a stać nas na pewno na te ubrania, no. Proszę pani, na pewno będzie pani stać. Cena nie jest super wysoka, bardzo fajne wzory. Dodatkowo to jest fajrut.pl. Dzięki, proszę pana, fajne się udało. Yes! Ten sklep jest najlepszy, chodźmy, mamo. Kamerdynierze, wykupujemy wszystko z tego sklepu, płać. Dobrze, płacę, okej, zapłacone. I wszystko ze sklepu fajrut.pl, o tak. Zobaczmy, czy on działa, teraz tak, trzeba podskoczyć i... Mamo, ja nie, mamo! Ten wózek jest... O, fajny, ale
świetny wózek. Kamerdynier, szukaj dziecka. Mamo, dlaczego nie mają mieszkania żadnego? Czemu ja nie mam łóżka? Proszę, jestem za mały. Wiesz co, syneczku, bo jesteśmy biedni, ale spokojnie, trochę wody z świeżej konewki. Dlaczego no? Z tej wody. What? Do tego wszystko kula mięsna. I proszę, syneczku, twoje łóżko gotowe. Wow, mama, ulubiłaś mi łóżko, ale jestem najlepsza. Mam łóżko z kuli mięsnej i pysznych rzeczy. O, ale fajne. Dobrze, dobrze, syneczku, kupiłam ci najlepsze łóżko, jakie było na ręku i do tego jeszcze ochronę, żebyś się nie bał w nocy. Tak, mam pistolet, ochronię to dziecko za wszystkie rzeczy. Dobrze, że na dobry sen posypię ci tutaj złote, masz tutaj, o. Mamo, jesteś najlepsza, dziękuję. Dobrze, mama kazała przygotować mi dobry obiad. Weź mi tutaj sobie ze złota. Okej, chodź tu dziecko, ugryź złoto. Dobre, o Jezu. Proszę pana, ile jeszcze pan będzie gotować? Dziecko, już wszystko jest gotowe, proszę zobaczyć, ale piękne. A ja chcę to zjeść wszystko, dajcie mi to. Wiesz co, synku, wszystko fajnie, ale nie mamy pieniędzy na jedzenie. Ja muszę iść do pracy. A, idziesz do pracy, dobra, zrobię coś do jedzenia. Jezu, nie, mama musi dostać najlepsze jedzenie w mieście. Ja to zrobię, okej. Okay. A masz, zrób się jedzenie tutaj. Wezmę to jabłko, pokroję i ten banan. Dodałem ze śmietnika kulę mięsną, to też pokroję na kawałeczki. A masz, jest. O, mam kanapkę ze szczurem. O, spróbuję. Ej, nawet dobra jest jak na kanapkę. Dobra, dam to mamie jeszcze na dzisiaj. Ale fajnie. Mamo, jak ja się cieszę, że mnie zabrałaś do parku. Najlepsza zabawa. Ale mam kolegę. Siema, mordo. Ja, to jest szczurek, ale fajnie. Ja nie miałem żadnych kolegów nigdy, wiesz. Chodź na moje ręce, może masz zarazki. Nazwę cię Ohydus. O, Ohydus będziesz. Ej, czekaj, chodźmy na zjeżdżalnię, szczurze, dobra? Gotowy? 3, 2, 1, hop, lecisz. Jak zleciał, fajnie. Dobra, teraz ja. Nie umiem pływać, pomocy. Halo, mamo. Panie szczurku, o, dzień dobry. Proszę mnie uratować. I szczurku, dzięki, siem. Ja, dzięki za ratunek, mordeczko. Mamo, zobacz, jakiego kolegę sobie znalazłem. Nazywają go Ohydus, mamo, zobacz. A imię ma Ohydus, a na nazwisko paskuda. Fajne? Oj, synku, uważaj, przecież to ci zje. Nie, mamo, to jest Ohydus, zostaw go. Paskuda, nie. Czekaj, syneczku, ja czego tylko, tutaj do wody. Nie do wody, o Jezu. Super, straciłem najlepszego kolegę, czyli mojego jedynego szczura. No, jestem królową, jak dobrze. Mamo, ja nie mam się z kim bawić, proszę, znajdź mi kogoś. No już Superman do mnie. Hej, dziecko, pobawimy się? Ja uwielbiam superbohaterów, spoko, mogę cię wrzucić do wody? No pewnie, wrzucę, ziomek. O, tak, twoja mama ci mi płaci. Nie umiem pływać, halo. Ale fajna zabawa była. Halo, ja serio nie umiem pływać, pomocy. Pierwsze moje zakupy w życiu, ale się cieszę. To jest najszczęśliwszy mój dzień. Ej, mamo, mogę te Doritoski? Ej, mamo, mogę tę zabawkę interaktywną? Proszę. Jestem czas, ale poczekaj, tutaj. Tutaj jest jakiś śmietnik, coś znajdę. Serio? Mama wyciąga ze śmietnika. Ej, czekaj, to chyba nie jest takie fajne. Ale dobra, synku, pięć, czy coś jest. Co jest? Zobacz to, najnowszy kask Supermana. Kask Supermana? Co ty gadasz? Skąd ty wziąłeś na to pieniądze, mamo? Mamo, założyłem to na głowę i nic nie widzę. To jest to ten, superbohater? Tak, synku. Ale kozacko, lecimy na przygodę, mamo. Mamo, czemu nie mogę wejść? Halo, gdzie ja idę? Synku, tam jest ściana. Dobra, to pójdę w tę stronę. I wezmę sobie na przykład tutaj ten kwiatek, dobra, i wyjdę bez zapłaty. Jadłeś, teraz wracaj tu. Co? Ja nic nie widzę, mamo, nie słyszę. Synku, robimy speedruna, bierzemy wszystko ze sklepu, wrzucaj! Dobra, mamo, biorę wszystko, bierz, dawaj, wszystko. Speedrun, w minutę. A za wszystko zapłacimy? Spokojnie, o pieniądze się nie martw. Dobrze, synka, więc rekord sklepu, wszystko w 30 sekund. Mamo, my cały sklep wykupiliśmy, jak to fajnie wygląda. A więc cena wyszła $10,000. Czy pani ma tyle? Na spokojnie. Mój kamerdynier później zapłaci. Dobrze, dziękujemy za zakupy. Mamo, czemu jakiś samochód stoi na naszej posesji? Syneczku, nie jakiś, ponieważ kupiłam nam nowy samochód. Wow, mamo, ja myślałem, że ty nawet prawa jazda nie masz. Wow, ale kozacko. Nie jeździ w ogóle? Pewnie, syneczku, jest, zobacz. Jesteśmy sobie tutaj w samochodzie i mamy samochód. On jeździ bardzo szybko, nawet do... mamo, czemu on się podpalił? Synku, kupiłam go za 10 zł, czyli hasy psuty. A mi się siedzenie pali, No nie, straciliśmy samochód. Super. Mamusiu, a czym ci jedziemy do szkołki? Zakupiłam nam nowy super mega helikopter. Halo, dzień dobry, rodzina bogata, zapraszamy. Nie, tutaj proszę lądować, szybciutko. Dobra, zlatuję, uwaga. 3, 2, coś jest pode mną. A
Ała, wleciałeś na mnie! Paliłam się, Ryszardzie. Dobra, ja sama ten polecę, nie potrzebujemy cię już, Ryszardzie. Para papa, doszedłem na piechotę, o Jezu, ale fajna ta szkoła. A, co to jest za helikopter? Co jest? Czemu ktoś tu... Halo! Jesteśmy na miejscu. Ej, proszę pani, no! Czemu pani tu helikopterem wleciała? Spokojnie, tutaj jest lądowisko. No dobra. Tylko wylatuje drugą stroną, pa! Proszę pani, ale to... co jest? Czy ona... Dobra, może zignorujmy po prostu ten... Co ona robi w ogóle? O, dobra, wyleciały. No, nauczyciele prosili mnie, żebym miał komputer w domu, ale my nie mamy. Jak my mamy go ogarnąć? Słoneczku, to jest bardzo proste. Wystarczy, że oto jabłko podepniemy do tego telewizora i napędzimy z niego siłę. Jak to jabłko, serio? Dobra, zamontuję tylko tutaj jabłko, kabel przesunę tu, okej, wbiję w jabłuszko. I cyk, czy się odpaliło się, mamo, serio, działa. Ojeja, mamy kotki, ale słodkie. Ej, dobra grafika nawet jest. Dobra, słuchawki są, klawiaturka jest gotowa, czyli to jedzenie też podpiłem pod telewizor. Uwaga, sprawdzam. Działa, mamo? Sprawdźmy. Wow, włączyło się coś. Mamy 1 FPS, a to dobrze. Normalnie lagi są trochę, ale no. Telewizor z jabłka nie jest taki zły, mamo. Synku, zobacz, jaka kozacka gra, dawaj. Dobra, gramy. Synku, ale jeszcze mamy VR-a, proszę, załóż VR z kartonu, serio? Oje, fajnie. Mamo, ej, on chyba serio działa. Ej, wiesz co w nim widzę? No, przecież grę, synku. Widzę papier. Ej, chyba gra o papierze jest, serio. Ale fajna, jest w wirtualnej rzeczywistości. Mamo, ja chcę gamerski komputer i wszystko gamerskie. Już, kamerdynie, poproszę komputer i wszystko, co najlepsze jest do gamingu. Mamo, gram teraz w najlepsze gierki, dzięki, najlepsza jesteś. O, tutaj telefon, VR jeszcze, O, synku, to jest naprawdę super. Mamo, przerzucamy, ale fajnie. Kamerdynie, że na lewej kolki, a potem zrób mu kąpiel z mentosami. Pani, ale mentosy wybuchają w koli. Spokojnie, mogą sobie wybuchnąć. Jej, będzie bum bum, uwielbiam bum bum. Dobrze, kąpiel już z kolki gotowa, teraz wrzucamy mentosa, ale nie wiem, czy to nie wybuchnie. Dobra, 3, 2, 1. Uciekajmy, wszyscy, dom się pali. Co ja narobiłem, nigdy więcej mentosów w koli. Mamo, jestem brudaskiem, kiedy będę mógł się wykąpać, no? No właśnie, synku, twoja dzisiejsza kąpiel będzie super odjazd, a patrz. Co? Widzisz tam swoją wannę? Nie, tylko nie dostawu, mamo, tam są jakieś rogale. Ej, nieźle. Ej, fajna, czysta woda nawet. Ej, fajnie tu jest, mamo. O, lecę, synku. Mama. O, cześć, mamo, dobra. Popcorn, figurki. Czy jakieś picie? Ło, to oni wzięli popcorn i figurkę, mamo, a my co kupujemy w kinie do jedzenia? Wiesz co, syneczku, tutaj te są bardzo drogie, dlatego my przemycamy was te kanapeczki. A no tak, po co kupować w kinie, skoro można tanie kanapki wziąć, dobra. Synku, schowaj przed panią. Dobra, chowałem, mam w spodniach, dobra. Jest, możemy zjeść za darmo kanapki, ale picko i minionki jeszcze, ale kozak. No, pani dziecko przyszło tutaj urodzone, Co, moje dziecko naprawdę, przepiękne jest, jakie złote. Mama, urodziłem się, hej, usiadłem, proszę, złoto dla ciebie. O, dziękuję. Synku, ty już mu umiesz mówić w takim wieku, co jest? W ogóle umiem obliczyć, ale będzie koniec świata. Upuścił mnie pan. Mama, tata. O, to chyba nasze dziecko. Tak, my to Nubki Pro. What? Oczekiwania versus rzeczywistość. Ej, rodzice, a czym się zajmujecie w ogóle? Podglądamy takich ludzi, jak tam na przeciwku zastrzą największe gwiazdy w Brookhaven. What? Ej, to gdzie my mieszkamy? My w ogóle mieszkamy w najlepszym domku. To jest moje oczekiwania, serio. O ja, ej, oni się całują. Ej, mogę robić im zdjęcia, mamo? Tak, rób. Cyk. O nie, tak chyba się nie powinno robić, ale dobra. Wrzucimy to do telewizji i zarobimy miliony, dobra, cyk. Dobra, synku, masz misję bojową. Idziesz do ich domu i musisz im zrobić foty. Jezu, to będzie ryzykowne, serio, foty. Dobra, wbijam tutaj, okej, po cichu. Okej, dobra, czy oni stali w tym pokoju? Co jest? Jezu, to jest mega ryzykowne, dobra. Mam tu kamerkę. Jezu. Dobra, nie widzą mnie. Dobra, nie ma szans, żeby mnie zauważył. Co jest? Ale mamy picki outfit, dobra. Wygląda jak kwiatek. Ej, Marinette, słyszałem? O nie. Pa, halo, ochrona. O nie, co ja narobiłem? A ten kwiatek w ogóle był podlewany? Synku, uciekaj! O nie, dobra, mamo, uciekam! Halo, co to jest za małe zielone coś? Pomocy, rodzice! O, dobra, mamo, mam nagrania. Nie wiem, czy to było takie fajne. Rodzice, czemu my mieszkamy w przyczepie? Synku, nie narzekaj, bardzo fajnie. Ej, co jest, czemu wy tak chodzicie jak nubki totalne?
Ja się boję troszeczkę tej rury. A! A! Co jest? Dobra, spadam na górę. Po prostu nie do wytrzymania jesteście rodzice, serio no. Dąż naszego pociągu, synku. Papa. Co jest? Może powiemy ci, gdzie pracujemy. My pracujemy jako nikt. Nie mamy prasy. O, serio. A tu się nie dziwię, dlaczego w przyczepie mieszkamy. O, czy my jeździmy na koniach, jak takie prosy? Ja cię kręcę, no zamiast auta mamy konie. No po prostu lepicko. Synku, ale pokażę ci coś jeszcze lepszego, chodź. Aj, skaczemy, czemu my skaczemy tu? O! Latający koń. Ej, rodzice, nubki mają fajne zabawy. Pierwszy dzień w szkole. Co jest? Czemu kasą mi rzuciacie? Ziomeczki, siemaneczko. Mordeczko, ty my jesteś tiktokerem. No tak, jestem tiktokerem, youtuberem i shorterem. O! Szkoła jest najlepsza, na. Ej, mogę zdjęcie, stary? Pewnie, bierzcie sobie zdjęcia ile chcecie. Rektorko, dzień dobry, czy mogę chodzić do tej szkoły już? Pewnie. Pepe. O, co ja dostałem? Co to jest, pani dyrektorko? Szóstkę, mój młodzieńcze. Szósteczkę za nic. LOL, dostałem szóstkę za nic. Wszyscy mnie kochają. Ojeje, aha. Idę zjeść wszystko z bufetu. O tak, tak. Zjem sobie to też. I wszystko mogę za darmo. O tak, wbijam sobie do szkoły. Wszyscy mnie będą kochać. Dzień dobry. Co ty tu robisz? Nie no, chłopaki, spokojnie. A, zostawcie mnie. Nie do szafki. Proszę tylko nie to, proszę tylko. A, nie. A, moja głowa jest w szafce. No i super po prostu, no. Pomocy. Daliśmy ci motor na urodziny. What, motor? A, co? Gdzie on jest? Gdzie on stoi, mamo? Mamo. A, to jest ten? To jest ten? Tak. A ja nie dosięgam do kierownicy. A, Jezu, ale kozacki. Synko, on się rozpędza do 100 kilometrów. 100 kilometrów? Ła, jak on szybko. Skaczemy, mamo. Ała, wróciłem ze szkoły, rodzice. A, dzisiaj są moje urodziny. Pamiętaliśmy o tym, syneczku. Mamy dla ciebie coś fajnego. Nie gadaj, kupiliście mi samochód, serio? To nie samochód. Marek, marchewek, to dla ciebie. A co? Ale to nie wszystko, jeszcze taczkę. O, jupi, mamo, jedziemy 10 na godzinę, ale fajnie, no. Co to jest? Synku, to najlepszy zaraz będzie przed tobą. Nie, rodzice! Aaaa, pomocy! Ałaj. Ojeju, mam 0 robuxów. Wszyscy mają parę, a ja... Synku, może ci kupić troszeczkę? O tak, a może. Pewnie, synku, gdzie to się tu kupuje? O, dobra, podłączam konto. Masz 100 tysięcy. Co? 100 tysięcy? What? What? Tato, nie wierzę w to, że ty mi kupiłeś 100 tysięcy. Tato, kupiłem rzecz za 1 000 000 robuxów. Podoba ci się? Mamo, mam do minusa. On kosztuje 1 000 000 robuxów. Zobacz. Fajne? No wow, naprawdę epicki. Yeah, epicki. Siema, ziomek. Piona, wbijaj tu. Co, mamo, kupiłabyś mi 20 robuxów? Proszę, tylko na jedną koszuleczkę Fireouta. Spoczko, chodź tutaj, usiądę. Napisało, że nie mam tyle pieniędzy. O nie, mamo, nie stać nas na robuxy. Ale to i tak spoczko. Po co mi robuxy? Robuxy nie są w ogóle ważne. Ważne to jest, żeby być szczęśliwym, tak? A, właśnie, syku. Mogę prosić 10 robuxów? O Jezu, dobra, masz. I super, zostałem łysy, bo nie mam robuxów. No fajnie. Idę na randkę, bo mama mi kazała. O Jezu, siemaneczko. Ejka, co dzisiaj obejrzymy? Ja preferuję Batmana, bo bardzo lubię Batmana. No spoko. Ja pokazać ci coś? Tędy, idziemy tędy. Okej, nikt nas nie widzi. O, gdzie my jesteśmy? Czy to jest twoje ukryte miejsce? Juliet, nie sądziłem, że jesteś taka fajna. No, Fireout, i pokażę ci moją prawdziwą twarz. Co? To ja, jestem bejkonką. No fajnie, dobra, i tak cię lubię. Czemu wyjąłeś pistolet? Dodawaj wszystkie twoje robuxy, tak naprawdę nie mam tylu robuxów. O nie, o nie, to chyba jest oczy. Spokojnie, dobra. Nie strzelaj, bez przesady. O, no i super po prostu, no. To jest rzeczywistość. Dałem ci już rzeczy za 1 000 000 robuxów, możesz sobie to zabrać? Tak, dziękuję ci bardzo, teraz wypadł ląd. A, fajnie, dziewczyna jedyna, którą miałem ją szukać. Dobra. Mam, ale ja nic nie zrobiłem, no. Zrobić, ja już wiem, co ty zrobisz. Idziesz sprzątać ten cały dom. Jezu, no i mam karę, fajowo. Miałem wyjść się z Simonkiem. No i super, teraz złożę wiaderko. A, kolejne, jaka nudna praca. Dzisiaj na, dwór. O Jezu, sorry Simonek, ale nie mogę dzisiaj, sorry. Mam dzisiaj karę, wiesz. A, spoko, pomogę ci. Co? Jo, ale mam kozackiego kolegę. Jak z oczekiwań, ale pickie. Dobra, nawet wysprzątam grilla za to. Ziomek, niestety dzisiaj nie wyjdę, wiesz? Dlaczego? Rodzice mi każą sprzątać, pomożesz, stary? Tak, pomogę. Kiedyś,
Fajro, nie pomoże, stary. Cześć, jak skończysz, papa. O Jezu, super, no i mam słabszego kolegę. Mamo, co kupujemy dzisiaj w sklepie, bo mam nadzieję, że chociaż na marchewkę nam starczy. Wszystko, wszystko, co byś chciał? What, wszystko? Czy to jest nowy laptop? Proszę pana, czy sprzedaje pan tego laptopa? Nie, tylko 10 tysięcy. What, 10 tysięcy to mega drogo. Mamo, kupisz to? Oczywiście, poproszę 3. 3 laptopy, epicko. Biorę sobie do litoski. Biorę to też, biorę to, jaki pełny koszyk mam, jak kozacko. Wezmę też Coca-Colki troszeczkę, awokado z From Mexico. Mogę też kupić kasjera, mamo? Oczywiście. Jest, mamy kasjera w domu, ale picko. Maćku, dzisiaj kupię ci wszystko, czego zapragnie. Ja chcę wszystko z tego sklepu, jeżeli mogę. O Jezu, to troszeczkę drogie. To ale proszę, to moje wymarzone. Dobra, synku, spadamy stąd. Co? Tato? A, ty ukradłeś Doritosy, dobra. O nie, jakie zasnubki, co jest? Przepraszamy. Dobra, zapłacę mu mopem. Proszę pana, nowy mop, najlepsza jakość, dobra, proszę. Nie. Nusiu, już jesteś taki dorosły. Wiem, rodzice, pracuję jako prezydent, wy mi to daliście. Dziękuję wam, rodzice. Widzę, że jesteście troszeczkę starzy. Dobra, to ja lecę na górę, idę pracować jako prezydent. O tak, co robi prezydent? Siedzi i nic nie robi, o tak. Nie no, nie no, bez przesady. Panie prezydencie, czy mogę panu zapłacić za zamrożenie Brookhaven? Zamrożenie Brookhaven jest troszeczkę nieodpowiedzialne, ale pewnie. Dobra, masz tutaj wodę, dziękuję. Dobra, ile 100 milionów, dziękuję. A, zamrażaj co chcesz. O tak, pracuję jako fryzjer. O, moi rodzice są już troszeczkę starzy, nie? Cześć, rodzice. Cześć, synku, jesteśmy z ciebie dumni. O tak, o Jezu, ja dzisiaj sobie pocinam włosy. To jest moja ulubiona praca, wiecie, nie potrzebuję być milionerem. Wystarczy, że mogę obcinać włosy. Uwaga, i cyk, tak jak pan prosił, Naruto. Dzięki, stary, to są zarąbiste włosy, dziękuję ci. O Jezu, jestem taki stary, ale wychowałem za to piękne dzieci. Dzieci, proszę, żebyście poszli do lodówki, tak? O, dobra, one się słuchają, są epickie po prostu. A, fajne miałem życie, ale teraz czas odjechać w siną dal i zakończyć moje życie. O, dobra, jestem już starcem, mam swoje dzieciaczki. O, troszeczkę rozrabiają, w ogóle nie są grzeczne, ale i tak ich bardziej ko... czy ty... Odłóż tą siekierę, Stefan! A, i tak ich bardziej kocham niż innych. O, dziś zaadoptowała mnie biedna mama, bogata mama. Odcinek kolejny raz nie jesteśmy adoptowani, to jest mega sad. Coraz więcej jest mi, według mnie jest bardzo smutno. O, ej, ktoś podjechał. Ja się kręcę. Wreszcie normalna rodzina, proszę. To wreszcie, setna rodzina już w tym, w tej serii. Kim pani jest? Kim pani jest? Ja tutaj cię chciałabym zaadoptować. Siema. Kto to? Kto to jest za gnomek? Ja te dzieci adoptuję, proszę stąd iść. Nie no, my adoptujemy. Bo mają pierwszeństwo. My adoptujemy, Simon, co tu się dzieje? Czemu to jest jakaś kłótnia dziwna? No właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem, co tu się dzieje. Stop! Stop! Przestańcie się kłócić! Czekajcie, czyli ta mama i ta mama chce nas adoptować, Simon, to może weźmy po tydzień do tej i po tydzień u tej. Dokładnie! Tak! I chodźmy do gnomka pierwszego! No jak do gnomka? To biedny najpierw, co? Do tej mamy? No. No dobra, do tej, potem do waszej za tydzień, dobra? Yes. Jak to? Yes. Kamerdynier, zgodzili się. Szybko! Sayonara! Sayonara, idziemy najpierw do tej! Ochrona wyniesie ją. Ej, oni przylecili helikopterem, a my jedziemy czym? Autkiem! Polo, my jedziemy polo! Ja, jedziemy polo! O tak, my jesteśmy polo gang! Czy my będziemy mieszkać na farmie? Tak, zawsze chciałem krówki! Tak, poznać krówki! Oh yeah, Simon, poznamy krówki, czyli twojego tatę. To fajna przyczepa, mamo! Ej, tutaj jednak jest... Wow, Simon! Jo, a gdzie są świnki? Właśnie, gdzie są świnki? Ej, tu jest sejfik, czekaj. Wow, koska! O, jesteś biedna podobno. Nie, zostaw jej, przecież to są jakieś grosze, Simon. To moje całe oszczędności. Zostaw, Simonek, jej, przecież ona... O, spuszczę to w toalecie. Nie, Simon, pieniądze nie są do spuszczania. A, już poleciały. Spróbujmy. Ja szybko biegam. Co? Nie ma krówek, co jest? Nie! Co? Gdzie są nasze no ja widzę, tu stoi taka zielona. Ja widzę taką właśnie niebieską, no. A ja taką zieloną. No właśnie ja niebieską widzę, no. No dobra, mamo, nie przejmuj się, to, że nam ukradli krówki, to nic jeszcze tak. No ale jak my teraz mamy mieć mleko, jedzenie? Nie wiem, mamo, ja nie mam pojęcia, jestem dzieckiem. Bo chodźmy na chwilę do domu, wiesz? Ej, grilla odpalmy, mama ma grilla nawet. O, tak, podciągnę trochę temperaturkę. Dobra, dobra, Simonek, ja tu robię grillka, ale przepyszny. Aż ognisty jest, naprawdę. Ale pyszności. Ej, czekaj, to ja przygotuję jeszcze troszeczkę jedzenia dla mamy. Ale mama będzie naprawdę zadowolona z nas. Próbuję coś przygotować. Dobrze, Simonek, masz tutaj, włącz sobie. Dobra, dzięki. Rób wszystko, co chcesz.
Ma będzie tak zdumna, że po prostu będzie wyleci poza kosmos. Naprawdę. Ej, czy ten grill się nie pali, czy mi się wydaje? Nie, on się rozgrzewa dopiero. A, dobrze. A, Simonek, utknąłem w drzwiach przez przypadek, pomóż mi. No weź, bo mama nie będzie z nas dumna. No dobra, dobra, ja się posunę. Czemu tu się pali? Czemu tu, co ty zrobiłeś, Simonek? Nie, mama nas zabije za to. O nie, o nie, my jesteśmy najgorszymi dziećmi w roku. Oh no, oh no. Zostaw mi burgerka, mam. Zostaw mami burgerka, no, chcieliśmy być dobrzy, a co my narobiliśmy? Co my narobiliśmy, Simonek, to się pali. Co ty narobiłeś? Czekaj. Ja pójdę zarobić dla mamy. Weź tu chwilę zostań. Nie, nie, okay, nie zrobię. Okay. Chodźmy chociaż umyć mamie auto za to, to się dalej pali. Co jest? Całą oszczędności. O nie, mama. Mamo. Nie. Nie, mamo. Co tu się nie, stało? Simon. Nie. Kliknąłem coś. Simon, mamo, ale nie płacz. Nie, mama płacze. Simonek, mamo, co mamy teraz mamy zrobić? Burgerka. Mamo, burgerka ci zrobiliśmy. My nie chcieliśmy spalić domu. O, oh, yeah. Ale wykolona. To są moje całe oszczędności. Oh, nic już nie mam. Oh no, oh no. Dobra, mam pomysł inny. Simon, chodźmy zarobić dla mamy. Chodźmy do banku, okraść bank. Dobra, dawaj. Dawaj, idziemy. Pomysł. Musimy. Zarobimy jeszcze na dom nowy, mamo. Przysięgam. Bobku, chodźmy coś ze śmietnika wyciągnąć, proszę. Może tu będzie. Aha, przed chwilą byłeś opróżniany. Oh no, no to nic nie mamy już. O nie, jeszcze ta mama przyleciała. Czego chcesz, mamo? Jeszcze tydzień u tej zostało. Co wy tam robicie na śmietniku? Co? Czemu ty po nas helikopterem przylatujesz, no? Co wy tam robicie? Musisz się tak flexować kaską? Co wy tam robicie, ja? O, ja też mam kaskę, zobacz. Kwiaty wyciągnął ze śmietnika. Piękne, ale... Nie, no mamo, dobra, powiem ci szczerze, teraz powiem ci szczerze. No po prostu, my mamy problemy, bo spaliliśmy dom naszej biednej mamie i potrzebujemy 100 tysięcy na naprawę. O, my z Simonkiem bardzo potrzebujemy. O, bo bardzo. No kwiatuszki. Dobrze, dam kwiatuszki, wam 100 tysięcy, dam wam 100 tysięcy, ale musicie zostać u mnie, okej? No dobra, ale 100 tysięcy. No dobrze, tak, 100 tysięcy. I tu nie ma żadnych żartów, tak? Nie ma, ja już dzwonię tutaj do kierowcy. Co tam jedzie, Simon, limuzyna? Ale luksus, życie, będziemy mieć. No dobra, może do ciebie... O nie, to ten kierunek... Ale ma fryzurę. Ale ma fryzurę, właśnie. Ale wypas. Jakiś wypas, pokaż, pokaż. Wow, na górze co mogę siedzieć. Jest? Ale kozacko tu w środku. No, dobra, jedźmy szybko oddać tej mamie kasę. Mamo, mamo. Mamo, mamo, mamy mamo. Dobre wieści, oddamy ci 100 tysięcy, Simon, na tu w plecaku. Co? Ale ciężkie, masz, mamusiu. Nieważne, ale niestety musimy przez to odejść od ciebie. No, ale dlaczego? Tak niestety, jakoś... taka umowa, musieliśmy to proszę, zrobić. Kwiatuszki. Kwiatuszki, mamo, niestety. Chodź, Simonek, idziemy. Musimy jeszcze do innej mamy pójść. Do widzenia, mamo, zastępcza. Żegnajcie. Czy pana, czy pan wysoka różowa fryzurka już dojeżdża do naszej willi? Tak? Halo? O, dokładnie do naszej willi, nie pana. Tak, do naszej willi. Wcale nie pan tutaj nie mieszka. Wow, nie, żartowałem, proszę pana. Pan jest najlepszy, pan umie tak jeździć dobrze, że balą pan to... Wow, ej, co tu jest? Jacuzzi, ej, dobra. To jest witamy w domu. To jest wasz nowy dom. To jest nasz nowy dom, mamo. Wow, ale kozacko tu jest. Tu jest stolik i tyle. A co na górze jest, na górze? O, jest telewizor. Tam jest jeżdżalnia. Co dzisiaj w telewizji leci? No nie, lama wirus exe. Wszyscy tu mają wirusa na Brookhaven. No dobra, niech będzie. A tu macie zjeżdżalnię, jakbyście chciały. Dzieciaczki? Co? Ale kozacki dom. Dobra. Jaki to ma sens w ogóle? Ej, ale kozacki jest, tego się nie spodziewałem. Kamerdynier, ugotuj obiad. Ej, Simonek, wiesz, dzisiaj są nasze urodziny, czaisz to? A faktycznie. Serio, no. Ale epic, urodzin. O, kamerdynier, dzień dobry. O, dobra, nie wiem co on, dobra, może mamo, cześć mamo, wiesz, że moje dzisiaj urodziny są? Wiem, mamo. Kamerdynier już niesie prezenty dla was. Co, kamerdynier? Tak, tam nowy kilka iPhone, laptopów, tablet. Dostałem tableta, aha, to dla nas? O, kamerdynier dał mi tableta. Jo, nowy komputerek. O, nowego iPhone'a do hakowania. I jeszcze kwiaty. Aha, super. Ale dla ciebie mam specjalną nagrodę, chodź za mną, Simonek. O, czemu nie dla Simonka, tylko dla mnie? Zaraz przyjdę. On jest, wiesz co, niemiły. A, serio? Czyli dlatego nie dla Simonka? Dobra, a gdzie? Tak. Mamo, no pokaż. Co ty gadasz? Furę mi kupiłaś, mamo, trolujesz. Poczekajcie na mnie. Nie, no to jest... Mama, uwielbiam takie coś, wow. Simonek, wsiadaj, to nasza fura. To na...
Czemu mamu kupiłeś samochód, a mi nie? No, bo on chciał. Ja nie chciałem. Ja też chciałem. Wysiadaj z mojej fury. To jest moja, nara, albo wsiadaj sobie, ale krasno jedźmy, dawaj kusić. No dobra. Jedziemy. Wow, jaka to się rozpędza. Do 300 na godzinę. Jedziemy. Oby nas policja nie złapała. Ale szybko jedziemy. Wow. Wow. To jest nie wolno. Wow, łamiemy prawo. I tak nam nic nie zrobią. O nie, o nie. Ej, czekaj, czekaj. Co to jest? Policja, zatrzymać się! O nie, policja, sobie uciekamy! Ja miałem 10 lat i prowadzę autem! Dobra, idziemy. Pościg policyjny. Nie umiem kierować! Stać, wysiadać. O nie, Simonek, wysiadamy? Proszę pana. Czemu wy jesteście dziećmi? Co mam doprowadzić? To mam do klucze w ogóle do samochodu. Pani policjancie, proszę, nie bij nas, przepraszamy! A musicie mi powiedzieć, kto wam dał klucze do tego samochodu. Zaprowadzicie mnie do niej? Wsiadaj, ona jest fajna, miła, naprawdę. Chodź, Simon, jak idziemy. Chodźcie z nami. Chodź, rozwalimy Wow, Simonek, co się stało? Uciekamy! Nara, policjanci, nigdy was nie sprzedamy mamy. Jedziemy, Simonek, dawaj. W lewo. Myślę, że udało nam się ustać, Simonek. Chodź do mamy, szybko, bo musimy... Otwieraj te drzwi. Dawaj, ho. Mamo, jesteś tu? Właśnie uciekaliśmy przed policją, bo taka fajna... No właśnie, i cię nie wydaliśmy. Gdzie jest mama? Czekaj, sprawdźmy na kamerę, gdzie są kamery? Ktoś tu... O nie. A na kamerach, czekaj, i to... Ktoś tu idzie, ja to widzę na kamerze! Simon, policjant przychodzi! Co widzisz? I co? O nie. Halo? Dzień dobry, kim pan jest? Dobra, idziecie do więzienia, wasza mama zrobiła dużo złych rzeczy. Co, jak nasza mama? Zostaw mnie! Simon, spodoby! Dawaj, jaka mama? Ja nie znam mamy! Złamałem kości. No proszę pana, ale za co? To nasza mama, nie zrobiliśmy, dzwonię do adwokata! Właśnie, dzwoń do adwokata, mamy prawo do dwóch telefonów. Siedzicie tu parę lat.